Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie marszałku, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska poprzez marsz niedzielny czapką przykryła resztę opozycji? Nie, dlatego że my na opozycji wśród partii demokratycznych mamy bardzo dobry dialog. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób należy prowadzić kampanię, aby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. I w ramach strategicznego podziału ról koledzy z Platformy Obywatelskiej i też zdecydowali się koledzy z Lewicy uczestniczyć w tym marszu, my ruszyliśmy do tych 30 kilku milionów, którzy na marsz nie dotarli, ale także do tych, do których przekaz dotyczy marszu nie dotarł, ponieważ mają do dyspozycji tylko telewizję pisowską. Myślę, że ta strategia była bardzo dobrze przemyślana. Przyniosła duży, myślę, zasób poparcia dla wszystkich partii demokratycznych. Bo jeżeli ja, panie redaktorze... Jeszcze poczekamy na sondaże najświeższe po marszu jeszcze, bo chyba takich nie widzieliśmy. Jeżeli ja uczestniczyłem w niedzielę w 4 spotkaniach i w jednym bliskim panu sercu długosiądłym, gdzie przewinęło się kilkanaście tysięcy ludzi, to... Na Grzybobraniu słynnym w Długosiodle. Na słynnym Grzybobraniu w Długosiodle, gdzie jest wójt Stanisław Jastrzębski, który także startuje do wyborów. Tutaj zrobiłem Stasiowi kampanię wyborczą. No, ale jeszcze przedtem byłem, panie redaktorze, w Glinojecku. Przedtem byłem w Płocku, w ZOO na... W każdym razie to może być bardziej efektywne, zdaniem pana marszałka, niż przejście w tym... Bardziej efektywne. Bardziej efektywne. I myślę, że przyniesie to bardzo dobre rezultaty. Zwłaszcza, że słyszeliśmy ze sceny, już ostatnie zdanie, ze sceny słyszeliśmy bardzo sympatyczne zdanie lidera Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska, który pozdrowił naszych liderów, którzy byli właśnie w trasie. Ale panie marszałku, chce pan nam powiedzieć, że to jest efekt ustaleń ekipy Tusk, Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Czarzasty. Tak. Wy na ten odcinek, teraz my na ten, liderzy się na marsz. Liderzy tak się ustalili, wiedzieli, co kto robi. Tak. Było takie spotkanie i ustalili, co kto robi. Donald Tusk też uznał, że tak będzie lepiej, tak? No, przyjął do wiadomości to, co robić chce trzecia droga. Panie marszałku, czy w nowym rządzie, jeżeli taki powstanie, a dążycie, jak rozumiem i widzę, do tego właśnie, żeby nowy rząd stworzyć, PSL odda rolnictwo Michałowi Kołodziejczakowi? Panie redaktorze, dzielenie skóry na niedźwiedziu jest kontrproduktywne. Często... Piękna anglosaska tradycja, gabinety cieni. Nie wiem, czy, nie wiem, czy piękna. Mnie się akurat... A mi się podoba. Obywatel wie, co bierze, a nie kupuje kota w worku. Tak, ale nie rozmawiamy, powiem szczerze, o tym, czy segment bardzo ważny, rolnictwo, będzie w jakiś sposób oddawany komuś innemu. No, nie wiem też, czy możemy mówić o oddawaniu, skoro nie jesteśmy w jego posiadaniu. No, tak? Ale naturalnie jesteście. Zobaczymy. Tak. Zobaczymy, panie redaktorze. Myślę, że... Ale wyobraża pan to sobie, że PSL nie miałby resortu rolnictwa w nowym rządzie? W kolejnym rozdaniu pewnie będą te decyzje zapadały. Moim zdaniem, podobnie jak pan powiedział, to jest tak naturalne, że trudne do wyobrażenia, ale w polityce trzeba mieć dużą wyobraźnię i pewnie w mojej wyobraźni to się mieści, ale zgadzam się, że dobrze by było, żeby fachowcy z PSL-u w tym resorcie mieli dużo do powiedzenia. Panie marszałku, a co mówią partyjne doły, albo tak ładniej, jak powiemy, teren w zasadzie, prawda? Co mówi teren o tym aliansie z Polską 2050? To już parę miesięcy, więc okrzepło to wszystko, ten sojusz już nie jest taki świeży, tylko gdzieś ludzie zdążyli się poznać, oni się polubili, razem działają, czy to są zupełnie dwa różne byty? No pan właśnie chociażby na północnym Mazowszu działa teraz na co dzień, na tym bardziej na północ, oddalonym od Warszawy. W ostatni weekend był pan bliżej. Jak to jest? Ci ludzie razem pracują? Lubimy się, znamy się, poznajemy się. A tam są jakieś struktury Polski 2050 w terenie? Bardziej, myślę, oni działają w postaci takich organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, dobrze są w internecie. Chcę pan powiedzieć, że nie ma struktur za bardzo. Jako takich partyjnych pewnie nie ma, takich jak nasze, w rozumieniu naszych tradycyjnych struktur. Nie, no wasze, no to są wyjątkowo liczne. To oczywiście nie ma, ale myślę, że to jest właśnie to uzupełnienie. Oni są
bardziej głęboko zakorzenieni, jeśli chodzi o te struktury społeczne, te sieci obywatelskie, my poprzez działania partyjno-samorządowe, prawda? Więc myślę, tylko z tego jest wartość dodana. To są mili, sympatyczni kandydaci, z którymi bardzo miło się współpracuje. I tak jak pan pyta o to, co mówią doły, to ja bym powiedział o tym, co mówią ludzie. Mhm. Ludzie przyjęli życzliwie projekt Trzeciej Drogi, szczególnie ci wyborcy PiS-u Light, jak ja ich nazywam, którzy w jakim stopniu są rozczarowani, zawiedzeni, zawstydzeni tym, co widzą, co partia rządząca robi, a ich z badań wynika jest około 20%. 20% wyborców PiS-u deklaruje, że w drugim wyborze partią, na którą by zagłosowali, jest Trzecia Droga. To jest bardzo ważny komunikat dla nas, że właśnie ten projekt... To jest dużo i niedużo. To jest dużo i niedużo. Ale panie redaktorze, to jest komunikat dla nas, że... Co mają na Platformę, mają głosować, to raczej nie. No właśnie. Wybór mają skromny. Więc odpowiadając na pana pytanie, czy Trzecia Droga to jest projekt trafiony, moim zdaniem bardzo trafiony. Ostatnie sondaże pokazują 13. Nie popadamy w euforię, pracujemy dalej. Pewnie tych sondaży będzie jeszcze wiele i one będą różne wartości pokazywały, stąd mówimy, że ważniejsze są trendy niż pojedyncze sondaże. Zatem projekt Trzeciej Drogi wśród ludzi jest przyjęty życzliwie. Mówię to po setkach spotkań, panie redaktorze. Ale to coś trwałego? Ma pan wrażenie, że zostało zbudowanego? Ta marka Trzecia Droga, ona jest jakąś marką na lata? Czy akcja po prostu wybory 2023 i nikt przez Trzeciej Drogi nie będzie pamiętał, oddzielne kluby w Sejmie i tak pan dalej? Pan dobrze wie, to wszystko zależy od wyniku, zwłaszcza, że przed nami kolejne wybory, tak? I to jeszcze są w takiej sekwencji, że tak naprawdę jeżeli projekt Trzecia Droga uzyskałby ten przedział poparcia, na który jakby stawialiśmy, czyli powiedzmy od 12... Wszystko powyżej 10 to jest chyba. No właśnie, dwucyfrówka, to z pewnością warto by w tym projekcie także wystartować do samorządu i do Parlamentu Europejskiego, prawda? Okej, czyli to od powodzenia w wyniku projektu Trzeciej zależy... Drogi zależy, czy wiosną także zobaczymy Trzecią Drogę w wyborach do Parlamentu Europejskiego i samorządowych. Czyli rozumiem, że to możliwe, prawdopodobne, że Trzecia Droga zostanie z nami na dłużej, tak? Prawdopodobne, dlatego że, wie pan, ja jestem człowiekiem doświadczonym, widziałem różnego rodzaju konfiguracje, różnego rodzaju koalicje i muszę powiedzieć, że w tym projekcie z kolegami z Polski 2050 jest dobra relacja, dobra współpraca i do przodu... Dość kłótni do przodu. Ciągle tego hasła nie mogę zapamiętać, panie Szefie. Jak ono dokładnie brzmi? Dość kłótni do przodu. Proszę tu nie prowokować, panie redaktorze. Słyszałem w życiu zgrabniejsze hasła i bardziej wpadające do przodu, a do wszystkich państwa mówię, chodźcie z nami. Projekt Trzecia Droga to jest ten projekt, który pozwoli wygrać z PiS-em. Panie marszałku, jeżeli chodzi o dobre relacje, o życzliwość, to od polityków Prawa i Sprawiedliwości słyszę czasami, no, którzy teraz oczywiście, jak wszyscy inni politycy rozjechani po kraju, mówią, że te spotkania, rozmowy z politykami PSL, to takie są bardzo życzliwe i gdzieś w perspektywie współpracy w przyszłym Sejmie to też mi się wydaje, że prawo... No, pan redaktor tutaj jakoś... Polskie Stronnictwo Ludowe to niekoniecznie musi być wrogiem Prawa i Sprawiedliwości. W ogóle nie wchodzi w grę. Ja myślę, że panie redaktorze, ciekaw jestem, z kim pan rozmawia, bo ja w okręgu wyborczym nie mogę spotkać kandydatów PiS-u. Z kim ja nie rozmawiam, panie marszałku? To prawda. Ale jakby pan mnie pyta o to, co ja na to, no to ja muszę powiedzieć, że absolutnie tego nie potwierdzam, ponieważ nie mam z kim rozmawiać, bo nie spotykam na szlaku wyborczym polityków Prawa i Sprawiedliwości, a chcę panu powiedzieć, że w moim okręgu wyborczym startuje pół rządu. No tak, tylko że to chodzi mi o centralnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykają lokalnych ludowców. A jadąc w Polskę lokalną, trudno nie spotkać ludowców. Ale prawda? Pan tutaj... Burmistrzów, starostów i tak dalej. Ale pan tu konstrukcję... To takie znaczenie miało panie redaktorze, centralni politycy PiS-u spotykają się z lokalnymi... W sensie ci z centralnej polityki, jeżdżąc, szukając głosów i poparcia, rozmawiają z waszymi burmistrzami, starostami, wójtami i tak dalej. I mówią, że są to miłe rozmowy ten teren właśnie PSL-u wcale nie byłby taki przeciwko jakiejś koalicji PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością w polskim Sejmie. Nie ma pan takiego wrażenia? Nie, nie mam takiego wrażenia. Że wasz elektorat nie mam takiego i elektorat wrażenia. Prawa i Sprawiedliwości nie. To są bardzo bliskie nie, sobie dlatego, elektoraty dlatego, tak naprawdę? Że my jesteśmy jako PSL partią demokratyczną, a PiS jest partią antydemokratyczną i nasi ludzie są przywiązani do wartości demokratycznych i takiego aliansu ja w ogóle nie przewiduję.
Okej, panie marszałku, a jeżeli chodzi o wybory i ich uczciwość, a to w końcu sól demokracji, to jeżeli mamy uczciwe wybory, to o demokracji w zasadzie można mówić, jeżeli nie ma demokracji. Ale ja uważam, że wybory będą... zdaniem pana marszałka będą uczciwe wybory? Nie będą uczciwe, dlatego że stworzono zbyt wiele przewag dla jednej partii, panie doktorze, bo jeżeli na prezydium Sejmu nie mogliśmy doprosić się do tego, aby pani marszałek procedowała zmiany okręgów wyborczych, zmiany norm przedstawicielskich, prawda? Czyli te, które gdyby weszły w życie, a Państwowa Komisja Wyborcza złożyła taki projekt do marszałek Sejmu, gdyby te przepisy weszły w życie, stworzyłyby mniejsze szanse dla Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego ten projekt nie został przepracowany. Rozumiem, że tutaj chodzi o przymiotnik, o liczbę, o równe wybory i o to, żeby każdy głos miał taką samą siłę, tak? Żeby głosy były równe, że te okręgi, które są trochę niedostosowane do zmian demograficznych. Wiemy, że siła głosu w różnych miejscach Polski ma różne znaczenie i o to tutaj chodzi. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie redaktorze, no to zwiększenie liczby komisji wyborczych na wsiach. Ja jako przedstawiciel partii... Naprawdę panu się to nie podoba? Panie redaktorze, mnie to by się nawet podobało, wie pan, gdyby to było zrobione uczciwie, czyli zaczęto by od zwiększania liczby komisji wyborczych tam, gdzie naprawdę je trzeba zwiększyć, czyli w miastach, gdzie są tasiemcowe kolejki. Ale tu chodzi o odległość. Tu nie chodzi o kolejki, tylko chodzi o odległość, że ktoś chodzi musi, nie ma komunikacji, jak ma samochód, to dojedzie, ale jak nie, to może mieć problem. Pamięta pan, albo nie, bo pan jest młody człowiek, że kiedyś, bardzo dobrze znam, że kiedyś jak się dowoziło, przecież system dowożenia na wsi był, prawda? No to uważano to za jakiś, można powiedzieć, przekręt. Teraz to zostało usankcjonowane i się dowozi w majestacie prawa. I to jest jakby jedna rzecz. Panie redaktorze, ja bym to uznał za całkiem mądry pomysł, gdyby on także dotyczył nie tylko odległości, ale także liczby ludzi. Przecież pan wie, ja dwa razy w niedzielę wyborczą jechałem z Płocka do Warszawy. Widziałem takie tasiemcowe kolejki w niedzielę wyborczą, że byłem przekonany, że ci, którzy w tych kolejkach... wieczorami, to prawda, są w Warszawie kolejki. Chociaż ja tak w ciągu dnia, jak chodzę głosować, jeszcze stare wiejskie przyzwyczajenie po sumie, to nie ma dramatu. A ja po 9:00. Panie marszałku, kończymy radiową część tymczasem naszej dyskusji. Internetowa dogrywka Sedna Sprawy. Dziękuję. Jeszcze przed nami wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski o referendum. Panie marszałku, między innymi w tej internetowej dogrywce porozmawiamy o tym, czy będzie pan głosował, czy jednak nie pobierze pan marszałek. Nie pobiorę. I inni ludowcy karty do głosowania, czyli mamy już małą zapowiedź, więcej za chwilę w internetowej dogrywce. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Pozdrawiam serdecznie. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicemarszałek Sejmu. Cały czas jest z nami pan marszałek. Referendum oczywiście razem z wyborami się odbędzie. Cztery pytania Polacy będą mieli, z którymi albo się zmierzą, albo niekoniecznie, jeżeli takiej ochoty nie będą mieli. Pan marszałek, jak rozumiem, też nie pobierze karty. Tak? Nie, dlatego, że uważam, że jest to kolejna z przewag, o których mówiliśmy w części radiowej. Bo referendum jak najbardziej tak, ale dlaczego akurat w dniu wyborów? Bo taniej? Nie, bo korzystniej politycznie. Ale taniej też, panie marszałku, no to ma znaczenie. Akurat na demokracji się nie oszczędza. I powinna być, i powinno to święto demokracji. Zresztą mamy w programie dzień referendalny. No pamięta pan marszałek ostatnie referendum. No okej, to spuścizna po Pawle Kukizie, niedawnym koledze, to tak, prawda? Gdyby taki dzień referendalny był w jakimś, na przykład w połowie kadencji, to uważam, że można by tu zmieścić chociażby nasz projekt dotyczący głosowania, jeśli chodzi o sprawy aborcyjne, prawda? Ale no, póki co tego dnia referendalnego nie ma. Póki co dnia referendalnego jeżeli chodzi nie o szansę na wysoką frekwencję, koszty, to nie ma to sensu naprawdę łączenie ale tego z panie redaktorze, przecież pan jest roztropnym człowiekiem i pan wie, że nie te idee, o których pan mówi, przyświecały rządzącym. Nie, zgadzam się z panem. Nie te idee, jasne. Więc skoro wiemy, że nie te idee szlachetne przyświecały rządzącym, to naprawdę w dniu wyborczym nie powinno się ludziom, że tak powiem, robić wody z mózgu i po prostu i prowadzić tego wyborcę za rączkę poprzez te pytania, bo jak odpowiesz cztery razy nie, to później zagłosujesz na PiS. Aha. Bo taka jest idea. No ale właśnie pytanie, czy może to za mocne określenie, robienie wody z mózgu, ale czy opozycja też nie trochę wprowadza u części swoich wyborców chaosu i zamętu w głowach. My mówimy inaczej. Mówiąc, trochę chyba nie głosujmy w referendum i ktoś może pomyśleć, no okej, no to zostanę w domu, nie pójdę głosować. Czy tego pan
się nie boi. Nie, nie boję się tego, dlatego że ludzie przecież wiedzą, że są wybory, a referendum to jest takie przylepione trochę do tego i my chyba inaczej niż koledzy z partii demokratycznych mówimy, bo ja przynajmniej mówię, co ja zrobię, a co zrobią nasi wyborcy, to my mówimy, ludzie mają własny rozum i zrobią to, co trzeba. Bo o co chodzi, panie redaktorze, tutaj? Tu wcale nie chodzi o to, że pan po sumie pójdzie i albo weźmie kartkę, albo nie. Bo z całym szacunkiem pan jest osobą rozpoznawalną, ale jeszcze nie tak, żeby pan miał z tego powodu jakiś dyskomfort, że ktoś powie, Prusinowski zrobił to lub tamto. Tymczasem w małej komisji wyborczej, gdzie jest na przykład spis wyborców na poziomie 300 osób, bo takie będą, czy 400. No i nam, nie wiem, dyrektor szkoły na przykład, tak? Może mieć problem, jak rozumiem, zdaniem pana marszałka. Ale nawet pani Jadzia ze, ze sklepiku, czy pani, która jest lokalną przedsiębiorczynią, idzie i mówi, ja nie biorę udziału w referendum. No to ona już w jakiś sposób jest stygmatyzowana, bo wszyscy wiedzą... A w drugą stronę to nie działa? No bo w Polsce lokalnej to często rządzą ludowcy. Wszyscy wiedzą we wsi, że pani Jadzia powiedziała, że nie będzie brała w referendum. Ale panie marszałku... I jeszcze ta pani Jadzia... Ale jak pani Jadzia zagłosuje w referendum i wójt z PSL-u się o tym dowie, to też będzie miał z tym jakiś problem? Nie, dlatego, czy że... w drugą stronę to działa, pana zdaniem? Czy pan powiedział, że... Czy pan usłyszał, że ja powiedziałem, nie wolno iść na referendum? Ja powiedziałem, co ja zrobię. I powiedziałem, że ludzie mają własny rozum. My mamy tę właśnie narrację, bo innej uważamy nie powinniśmy mieć. Panie marszałku, to jeszcze odniosę się jednak do jednej z kwestii poruszonych w referendum, bo myślę, że ta jedna, jeżeli referendum ma sens, to ta jedna ma chyba największy, czyli pytanie dotyczące uchodźców, bo to jest faktycznie sprawa, która no, jest procedowana teraz w Unii Europejskiej. To jest temat, który ale on się nie zakończy jest żywy, nie zakończy się w tym roku, no nie wiem, na poziomie unijnym, czy się nie zakończy w tym roku, no od wielu lat już ta dyskusja trwa od tam, nie wiem, 2017 roku, są procedowane te rozwiązania. Ale w każdym razie, panie marszałku, czy jak PSL na forum unijnym zachowa się, jak wasi ludzie się zachowają? Czy jesteście przeciwko temu unijnemu mechanizmowi? No jedni mówią przymusowej relokacji, inni obowiązkowej solidarności. Ja rozmawiałem z naszymi europosłami i w dyskusji doszliśmy do wniosku, że skoro Polska zrobiła tak potężny wysiłek społeczny w przypadku uchodźców z Ukrainy, to z tego powodu nie powinniśmy mieć narzucanych jakichkolwiek kwot, jeśli chodzi o relokację, i to jest nasze stanowisko. No tak, ale czy zgodzicie się na to, żeby taka możliwość była? No bo rozumiem, że pan marszałek już mówi o rzeczywistości obowiązywania tego prawa i wtedy Polska nie powinna mieć narzuconych kwot. Ja uważam, że Polska nie powinna mieć do obowiązywania tego prawa. Ja uważam, że Polska nie powinna mieć narzuconych kwot z powodu, o którym mówiłem. Jeżeli takie kwoty Polsce by były narzucone, to posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego powinni głosować przeciw. No ale to najpierw będą głosować, a potem będzie już kwestia narzucania kwot. To w samym prawie nie będzie... W samym prawie nie powinno... Potem dopiero można wnioskować i tak dalej, o pomoc. Więc na tym etapie, gdzie będzie jasno powiedziane, że Polska nie będzie miała narzuconych kwot, nie powinni głosować. To tylko, że panie marszałku, no to jest... Panie redaktorze... Ten poziom, który będzie unijnego prawa, nie będzie jeszcze rozstrzygał sytuacji konkretnych krajów. No dobrze. No to, nie będzie mówił ani o Polsce... To o co pan mnie pyta? Ani nie będzie, to teraz pan o mnie o co pyta? Czy deputowani do Parlamentu Europejskiego z PSL-u poprą te rozwiązania, czy poprą obowiązkową solidarność tak zwaną. Jak pan mówi, że tych rozwiązań nie będzie, to co mają popierać? Nie, ja mówię, że w tych rozwiązaniach nie ma jeszcze mowy o konkretnych krajach. Tam nie ma mowy o tym, co Słowacja, a co Polska, a co Niemcy. Pytam o obowiązkową solidarność. Czy deputowani do Parlamentu Europejskiego będą albo przymusowa relokacja, niektórzy mówią, albo obowiązkowa solidarność, bardziej prounijni politycy. Przeciwko przymusowej relokacji. I tej obowiązkowej solidarności. Tak? Czyli będą przeciwko tym rozwiązaniom. Które są... Tak, ja bym im rekomendował. Bardzo dziękuję, panie marszałku. A myślałem, że już nie mamy czasu, ale jeszcze chwilę mamy. Panie marszałku, to rozmawialiśmy o tym tak przed wejściem na antenę, ale warto, myślę, że do wątku wrócić, bo pewnie już przed wyborami nie będziemy mieli okazji rozmawiać. Zanim pana marszałka, teraz jak patrzymy na sytuację, na ostatnie sondaże, chociaż tych po marszu jeszcze nie ma, to czym to wszystko się skończy? W jakiej Polsce obudzimy się 16 października? Na co wszystko wskazuje? No pan ma duże doświadczenie polityczne, dużą wiedzę.
wiedzę też... Wszystko wskazuje na to, że PiS te wybory być może wygra, a być może nie, dlatego że różnica pomiędzy PiS-em a Platformą się zmniejsza. Dwa tygodnie mogą doprowadzić do tego, że nawet może nastąpić zmiana na poziomie lidera. A nawet jeżeli PiS te wybory wygra jako pierwsza partia, z pewnością nie będzie miał takiej możliwości, aby samodzielnie lub, nie wiem, z jakimś koalicjantem, konfederacją stworzyć ten rząd. My będziemy gotowi do przejęcia władzy, jeżeli będzie na to wskazywał wynik wyborczy. Partie demokratyczne o tym rozmawiają, żeby się przygotowywać, jeżeli będzie taka wola wyborców. A co jeżeli Konfederacja, wiele na to wskazuje, będzie miała jakiś pakiet większościowy, powiedzmy, tak? Taki, który zdecyduje o tym, kto będzie mógł tworzyć rząd. Dzisiaj rozmawiamy w obrębie trzech partii politycznych. Konfederacją nie rozmawiamy, więc to nie jest jakiś temat, którym mogę panu coś więcej powiedzieć, bo nie ma na ten temat żadnych rozmów. Ale jeżeli nie rozmawiacie z Konfederacją, to rozmawiacie na pewno o Konfederacji, bo jeżeli o tym nie rozmawiacie, no to nie wiem, panie marszałku. Rozmawiamy o Konfederacji. Na jakim świecie żyjecie, jeżeli nie bierzecie takiego wariantu pod uwagę? Rozmawiamy o Konfederacji, że formę złapała zbyt wcześnie i teraz już, no z, tej formy, widać, tak. Już z tej formy coraz bardziej zjeżdża. Za to tutaj to Po Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zdaje się, że... Trzecia droga złapała formę wtedy, idealnie, tak. Sondaże teraz rosną. Dziękuję panu, panie redaktorze, za tę laurkę. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, no to forma im spada, a w tym wszystkim najbardziej pomaga im Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale ciągle nie jesteście w takiej sytuacji, żeby móc być przekonanym o tym, że 16 października można będzie już rozmawiać o tworzeniu rządu. Tylko pytam, co z tą Konfederacją? Bo mówimy na dwa tygodnie przed wyborami. No jasne, mówimy na dwa tygodnie przed wyborami, czyli na chwilę przed wyborami, tak można powiedzieć. Te dwa tygodnie to nie, jest moment. Nie, w kampanii moment. Dwa tygodnie to nie jest moment. No, to jest, panie, każdy dzień może wywrotki. Byliśmy dwa tygodnie, no tak, tylko że jakoś nic tej wywrotki nie robi. Różne rzeczy się dzieją i wywrotek nie widzę. Widzę jakieś zmiany, no tak. Mniej, bardziej delikatne, ale wywrotek od pół roku nie widziałem, panie marszałku. Nie wiem, czy pan jakoś zauważył. Mimo afer, wielu wydarzeń, które mogłyby wpłynąć jakoś na sondaże, to są jakieś delikatne to zmiany. To nie są delikatne afery. Nie, mówię, to że są... zmiany sondażowe delikatne. No, zobaczymy. Panie redaktorze, wszystko przed nami. A na pewno przed nami piękny wtorek. Dziękuję udanego bardzo. Dnia panu marszałkowi. Miłego życzę dnia panu dla Zgorzelski. Wszystkich słuchaczy i internautów. Tak, ja również miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Zgorzelski był naszym gościem, wicemarszałek Sejmu. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Startuje Ekspres Biedrzyckiej. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam. Już za chwilę u Państwa Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, a po godzinie 9.45 Tomasz Trela z Nowej Lewicy, także będziemy oczywiście rozmawiać o skutkach marszu Miliona Serc Niedzielnego, ale oczywiście także o kwestiach związanych z aferą wizową, ponieważ mamy kolejne bardzo ciekawe informacje. Podejrzany w aferze wizowej Edgar K. został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wręczył mu 160 tysięcy złotych łapówki. W aktach, do których dotarła WP, prokuratura stwierdza, że w załatwianiu wiz mogli pomagać pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale Centralne Biuro Antykorupcyjne do dziś nie zatrzymało ani jednego urzędnika MSZ-u w tej sprawie. Według oficjalnych komunikatów prokuratury obecnie Edgar K. podejrzany jest o załatwienie wiz dla 268 obcokrajowców, m.in. z Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Filipin. Historyczny szczyt odbył się tak naprawdę bez bardzo ważnego przedstawiciela Polski. Szef unijnej dyplomacji ogłosił wczoraj rano, że zwołał ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej do Kijowa na pierwsze w historii spotkanie wszystkich państw członkowskich poza Unią Europejską. Jesteśmy tutaj, aby wyrazić naszą solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego, powiedział. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, pytany przez dziennikarzy o to, kto jeszcze oczywiście przed rozpoczęciem tego szczytu będzie reprezentował Polskę na tym spotkaniu, odpowiedział, że nie może rozmawiać i odłożył słuchawkę. W taki sam sposób zareagował minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk, także odłożył słuchawkę i nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Ostatecznie w szczycie wzięło udział 23 ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, a Polskę reprezentował podsekretarz stanu Wojciech Gerwel. To jest na pewno temat, który dziś będziemy komentować. I teraz bardzo ciekawy sondaż. Sondaż, który mówi, że aż 60% Polaków nie zgadza się ze zdaniem, że politykom na potrzeby kampanii wyborczej wolno odtajniać dokumenty dotyczące obrony Polski. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla RMF FM. 25% respondentów zgadza się z tym zdaniem, że można to robić. No i oczywiście wyborcy Zjednoczonej Prawicy i Platformy znacznie różnią się od siebie w poglądach na te sprawy. O szczegółach zaraz Państwu opowiem. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Przypomnę, że wszystko dotyczy informacji, zgodnie z którą Prawo i Sprawiedliwość ujawniło rzekome plany obrony w razie ataku na Polskę. Zapytano więc Polaków, co sądzą o takim zagraniu na potrzeby kampanii wyborczej. No i wyniki sondażu, jak już Państwu wspomniałam, są jednoznaczne. Wiemy, że 60% ankietowanych oceniło takie działania źle, a dobrze jedynie 25,8%. 14% respondentów, co ciekawe, nie ma zdania w tej sprawie. Najwięcej zwolenników takiego działania oczywiście jest wśród wyborców obozu rządowego. Tutaj 66% ankietowanych uważa, że to jest okej, zagrywka w trakcie kampanii wyborczej, ale w tej samej grupie negatywnie takie działanie ocenia ponad 1/5 wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Decyzji odtajnienia planów nie popiera z kolei 84% sympatyków obecnej opozycji oraz 30% niezdecydowanych wyborców. Wśród sympatyków opozycji taki krok popiera tylko 9% badanych, natomiast w grupie niezdecydowanych 25%. Tymczasem Zbigniew Rau wypowiedział się o relacjach polsko-ukraińskich. Nie wypowiedział się na temat, czy już skończył chorować na koronawirusa, pojawiając się w Katowicach na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę. Stwierdził jednak, że jego nieobecność na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie, to jest to spotkanie, o którym przed chwilą Państwu mówiłam, wynika głównie z tego, że jeżeli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury. Wyobrażają sobie Państwo? Unia Europejska po raz pierwszy raz w historii, zwołuje spotkanie ministrów spraw zagranicznych w sprawie pomocy dla Ukrainy i wspólnego ustalenia, jakie będą dalsze kroki państw unijnych względem pomocy w każdym wymiarze Ukrainie. No a pan minister spraw zagranicznych Polski, Zbigniew Rau, nie pojawia się na tym spotkaniu, ponieważ stwierdził, że stosunki między Polską i Ukrainą uległy dekoniunkturze. O, taki mamy klimat. Dodał też, że nie będzie suflował władzom ukraińskim, co należy zrobić, by poprawić relacje z Warszawą. Strona ukraińska na pewno znajdzie rozwiązanie, jeżeli będzie taka wola po jej stronie.
To także na pewno będziemy komentować w dzisiejszym programie. CBA wiedziało o powiązaniach Edgara K. w MSZ-cie. Nie zatrzymało żadnego urzędnika, to już Państwu mówiłam. I teraz bardzo ciekawa informacja, także kampanijna. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była pani minister edukacji Anna Zalewska, zapewne świetnie Państwu znana, musi wpłacić pieniądze na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy, ponieważ przegrała proces wyborczy wytoczony przez Agnieszkę Pomaską z Platformy Obywatelskiej. Posłanka PO wygrała kolejny, to też warto zauważyć, proces w trybie wyborczym, tym razem właśnie z panią Zalewską. Wcześniej przegrał z nią wicepremier Jarosław Sellin, a sprawę będzie miał poseł Patryk Jaki również i najprawdopodobniej Janusz Kowalski, doskonale także Państwu znany. Pani Agnieszka Pomaska twierdzi, że europosłanka Zalewska dopuściła się manipulacji i kłamstwa w jej sprawie. Zarzuciła, że na samochodzie widnieją wulgarne hasła na samochodzie Agnieszki Pomaskiej, rzecz jasna, które uderzają w PiS. Problem tylko polega na tym, że to nie było auto pani poseł Pomaskiej i z kierowcą także pani Pomaska absolutnie nie ma nic wspólnego. Rozdawała swoje ulotki, a to auto po prostu znalazło się w tle filmu, który został nagrany przy okazji. Także pani Anna Zalewska musi wpłacać pieniądze na WOŚP, choć stwierdzi oczywiście, że wyrok sądu jest skandaliczny. Tak nazwała wyrok sądu i ten wyrok, rzecz jasna, w trybie wyborczym chyba będzie się odwoływać od sprawy. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to są bardzo ważne wybory. Wybory, które czekają nas 15 października. Czy zostanie podtrzymany dużo bardziej sprawiedliwy i efektywny system PiS? Oto toczy się gra, zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba postawić pytanie i to jest pytanie w tych wyborach bardzo ważne, chociaż może nie to najważniejsze, czy podtrzymany zostanie system Prawa i Sprawiedliwości, system rządzenia, system społeczno-gospodarczy, w moim najgłębszym przekonaniu, i dużo bardziej efektywny i dużo bardziej sprawiedliwy od tego poprzedniego. Czy też system Tuska, który był niesprawiedliwy, nieefektywny, a z drugiej strony był także zupełnie zależny od czynników zewnętrznych, to znaczy z jednej strony Niemiec, a z drugiej strony Rosji. Przy czym tutaj za pierwotną chyba należy uznać tę zależność od Niemiec. Nie wspomniał jednak prezes Prawa i Sprawiedliwości o fakcie, że Niemcy nie byli naszym głównym partnerem handlowym w takim stopniu, jak są w tej chwili za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo przypomnę, że nasza gospodarka właśnie od Niemców najbardziej jest uzależniona. No i nie jest to chyba wina Donalda Tuska, choć oczywiście każdy może sobie interpretować tę sprawę na swój sposób. O tym pan Kaczyński nie wspomniał. Został za to zapytany przez pracowniczkę TVP o to, że ostatnio afera, drodzy Państwo, toczy Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy prezes dość zaniepokojony zapytał o to, jaka afera, to pani odpowiedziała: afera związana z niskimi cenami paliw. Zapraszam do studia Marcina Kierwińskiego. Są dwie wizje Polski. Jest polska wizja Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Ta wizja, która pomogła wyciągnąć Polskę z tego neoliberalnego dziadostwa Platformy Obywatelskiej. I jest niemiecka wizja Tuska. Tak w uproszczeniu trzeba na nią patrzeć. Niemiecka wizja Tuska. Czy Polska będzie landem europejskim, prowincją europejską? Oni próbują także wcisnąć nas w kąt, wcisnąć nas w poczucie wstydu. A to jest odwrotnie. Polska nigdy nie była tak ważna na arenie międzynarodowej. Nigdy z Polską się tak nie liczyli jak teraz. Możemy być dumni z Polski, jak uda nam się pokonać Platformę, pogonić Tuska. Gdzie? Tak jest. Do Berlina. To wtedy Platforma Obywatelska, prawdopodobnie się podzieli, rozpadnie i to będzie bardzo dobry dzień dla Polski.
Państwa gościem Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Kiedy słyszał Pan Mateusza Morawieckiego i zgromadzonych działaczy Prawa i Sprawiedliwości w katowickim spotku, którzy krzyczeli w stronę Tuska do Berlina, to co Pan sobie pomyślał? Ja od dłuższego czasu mówię, Pani redaktor, że i Kaczyński, i Morawiecki posługują się językiem faszyzującym. Język wykluczenia, język pogardy wobec współrodaków, to jest właśnie język faszyzujący i prędzej czy później taki język zawsze prowadzi do tragedii. Polska historia szczególnie dotknięta jest takimi właśnie sytuacjami. W ogóle historia XX wieku to historia tego, w jaki sposób budzono nienawiść i agresję. I to samo robi Morawiecki. Natomiast od strony merytorycznej, no pani redaktor, proszę mnie kazać odnosić się do tego kłamcy. Niech ten kłamca wyjdzie i pokaże wreszcie własny majątek. Bo jeżeli ja bym miał posługiwać się tym typem retoryki, co on, to ja bym powiedział, panie Morawiecki, na lewo zwrot, do Moskwy marsz, bo jest pan równy oligarchom z Kremla, bo oni też nie pokazują swojego majątku. Działacze Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, Donald Tusk też nie pokazuje swojego majątku. Wie pan, jaka jest ta retoryka? Tak odbijają piłeczkę Tylko, że to jest kłamstwo, bo Donald Tusk zawsze pokazywał majątek, gdyby pełnił funkcje publiczne. Gdyby ewentualnie został po wyborach. Gdyby pełnił funkcje publiczne, także będzie go pokazywał. Natomiast Morawiecki celowo zataił majątek własny, przepisał to na żonę, a okazuje się, że żona robi złote interesy. Jak słyszałem pana Morawieckiego, który kilka tygodni temu mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. On porzucił lukratywną posadę prezesa banku i teraz zarabia znacznie mniej. No nie, nie zarabia znacznie mniej. Zarabia miliony złotych. Jego żona zarabia miliony złotych, także dlatego, że on jest premierem. Ale zarabianiu milionów w ogóle nic złego nie ma. Znaczy, uważam, że powinniśmy wszyscy skończyć z tą retoryką, bo ona to trochę tak jak Jarosław Kaczyński sugeruje, że wszyscy, którzy są bogaci, to no, coś musieli zachachmęcić. Nie, pani, ale nie o tym rozmawiamy. Ale panie pośle, bo zawsze było tak, że pierwszy milion trzeba ukraść, tak się u nas mówiło. Ale nie w Stanach jest od pucybuta do milionera. U nas jest, że trzeba ukraść. Tylko nie o tym rozmawiamy, Rozmawiamy o tym, że... Nie o tym, że ktoś ma miliony, tylko dlaczego nie chce ich pokazać i czego się boi. Rozmawiamy, jak to się dzieje, że żona premiera robi świetne interesy wtedy, gdy on jest premierem. W rozwiniętych demokracjach, w tego typu sytuacjach, żony ważnych polityków trzymają się, czy mężowie ważnych polityczek, trzymają się z daleka od robienia interesów w imię transparentności. A jak mógł ewentualnie Mateusz Morawiecki pomóc żonie w mnożeniu tego majątku? Ma dostęp do wiedzy. Ma dostęp do no, takich bardzo ekskluzywnych informacji. Może dowiedzieć się na przykład, jakie operacje będą wykonywały spółki Skarbu Państwa. Może spekulować na akcjach. Przecież to wszystko jest możliwe. Może mieć dostęp do informacji o gruntach, czyje są na przykład atrakcyjne działki. Proszę zwrócić uwagę, że Morawiecki nie odpowiada na pytanie, od kogo jego żona kupiła te działki na przykład na Wybrzeżu. My wiemy, że raz zrobiła złoty interes i kupiła działki od biskupa. Nagle zarobiła w ciągu kilku miesięcy gigantyczne pieniądze. Ja nie wiem, chyba widzom Super Ekspresu nie zdarzają się takie złote interesy, że idą do kościoła i nagle ksiądz im mówi, słuchajcie, kupcie tu taką działeczkę, zarobicie cztery... Samochodów od bezdomnych też raczej nie dostają. Znaczy, żeby było jasno, ostatnie zdanie w tej sprawie, pani redaktor. Żona premiera powinna być jak żona Cezara, a nie jak żona ruskiego oligarchy. I właśnie tym jest Morawiecki podobny do ruskich oligarchów, że robi wszystko w sposób nietransparentny. Pamiętamy rok 2005, kampanię, pamiętamy słynnego dziadka z Wehrmachtu. Teraz to już poszło chyba krok dalej, dlatego że Tusk jest uważany przedstawiany przez obóz władzy za zdrajcę, za człowieka, który działa na korzyść Niemiec, a nie swojego własnego kraju. No i rozumiem, że jest takie wypychanie go poza polskie granice. To jest wykluczenie, jakby nie było, własnego obywatela. Wracając. Nie, to jest wykluczenie własnych obywateli. Do czego to może doprowadzić, panie pośle? No, do takich ekscesów nienawiści, jak te, które widzieliśmy wobec pań. Stąd jest ta zwiększona ochrona Donalda Tuska? Zapytam o to wprost. Dlatego, że ta ochrona jest ostatnio bardzo widoczna. Co się dzieje? SOP postanowił chronić pana premiera Donalda Tuska, no bo rzeczywiście te akty agresji pojawiają się dziś na każdym kroku i one są spowodowane... Ale w stosunku do Donalda Tuska właśnie? Wie pani co, my tyle dostajemy pogróżek jako politycy, także Donald Tusk, że myślę, że SOP na to po prostu reaguje, ale... Nie warto zastanawiać się... Ale wy informowaliście SOP o tym? To było na waszą prośbę? SOP sam siebie też wielokrotnie podejmuje takie decyzje. No zresztą od tego są. Oni mają bronić najważniejsze osoby w państwie. Natomiast
my każdorazowo rzeczywiście, jak przychodzą już takie pogróżki czy groźby wprost, które przekraczają ten zwykły, standardowy proceder, to informujemy o tym prokuratora i policja. Ale pana zdaniem Donaldowi Tuskowi realnie coś grozi obecnie? Ja powiem tak, pani redaktor. Polsce grozi dziś gigantyczna fala nienawiści, która jest rozbudzana przez Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ale pytam o szefa największej partii opozycyjnej. Mam nadzieję, że nie, ale z całą pewnością jest bardzo wiele ludzi niezrównoważonych psychicznie, ludzi, którzy są oczadzeni tą chamską propagandą TVPiS, że pewnie ta ochrona musi być jak największa. Panie pośle, marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że właśnie takim jądrem agresji, złych zachowań, złych emocji jest Marsz Miliona Serc, który odbył się w Warszawie. Stwierdziła nawet, że rodzice, którzy przyprowadzili swoje dzieci, powinni się wstydzić i kiedyś będą musieli się tłumaczyć swoim dzieciom z takiej, a nie innej decyzji. To Prawo i Sprawiedliwość w tym, co się wydarzyło, widzi agresję, mówi o tych ośmiu gwiazdkach, o skandowanych hasłach wiążących się z ośmioma gwiazdkami. PiS i TVPiS naprawdę uprawiają propagandę, której nie powstydziłby się Goebbels. I to ja wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale dokładnie tak jest. Kłamią, szczują non-stop. Witek, przypomnijmy, to jest ta osoba, która okłamała całą opinię publiczną, mówiąc o pięciu opiniach prawnych, które ma, żeby zarządzić reasumpcję. To jest ta osoba, to jest ten marszałek Sejmu, która nie potrafiła upomnieć się o atakowanych posłów, jak na przykład Borysa Budkę, bo powiedziała, i co z tego, że jestem marszałkiem Sejmu? To jest osoba skrajnie skompromitowana. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Taki był komentarz jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie chcę w ogóle odpowiadać. Ja nie chcę odpowiadać na ich zaczepki. Tak jak powiedziałem, to jest retoryka, to jest język faszyzujący, to jest język wykluczenia, to jest język, który doprowadzi do tragedii. I Kaczyński i Morawiecki będą za tą tragedię odpowiadać. Czy te dwa tygodnie ostatniej kampanii to jest zmiana retoryki po waszej stronie, złagodzenie jej też ewidentne, bo ono jest widoczne od niedzieli? Nie, my będziemy piętnować korupcję, nepotyzm, drożyznę i to będziemy robić cały czas bardzo zdecydowanie i twardo, bo takie procesy powinny być wypalane żelazem, a nie hołubione przez władzę, a dziś są hołubione i różnego rodzaju aferzyści są po prostu przez tą władzę bronieni. Natomiast do wszystkich Polaków, niezależnie na kogo głosują, będziemy wychodzić z pozytywną ofertą, bo my zdajemy sobie sprawę, że na tych wyborach świat się nie kończy. One są najważniejsze od 1989 roku, ale na nich świat się nie kończy. Jak wygramy te wybory, trzeba będzie przeprowadzić akt głębokiego pojednania, rozliczenia. Donald powiedział, że zrobi to w jeden dzień. Chyba trochę zbyt daleko idący optymizm. Symbole w polityce są bardzo ważne. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, także u pani. I tak, taki akt powiedzenia do wszystkich Polaków, że jak opozycja wygra wybory, to rząd będzie rządził w imieniu wszystkich Polaków. Nikogo nie będzie wykluczał. Że będzie rządem zgody narodowej, a nie rządem wykluczenia, tak jak rząd PiSu, jest bardzo, bardzo istotny. Natomiast te rany, te rowy, które zostały wykopane przez ostatnie lata, one będą zakopywane przez wiele, wiele lat. Ale może to zrobić tylko i wyłącznie władza, formacje polityczne, mówię tu o demokratycznej opozycji, które po prostu wiedzą, że zgoda narodowa jest potrzebna dla bezpieczeństwa Polski. Bo Kaczyński dziś rozbija zgodę narodową i służy w ten sposób wszystkim tym, którzy Polsce źle życzą. Panie pośle, co w tej czarnej teczce na Tuska może mieć Mateusz Morawiecki? Nic nie ma, przecież to takie bajdurzenie Morawieckiego. Wie pani, ja pamiętam, bo to jest może te ostatnie dwa tygodnie kampanii to będzie jakieś mocne uderzenie Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Donalda Tuska. To, że będą świństwa, kłamstwa, prowokacje, to wiemy. Na to jesteśmy przygotowani i wiemy, że z tym musimy sobie poradzić, z tym musimy wygrać. Czarna teczka wprost kojarzy się ze stanem tymińskim. Tak przynajmniej się mówi, jemu kampanię robiły komunistyczne służby. Rzeczywiście służby dzisiaj zarządzane przez PiS bardzo mocno przypominają te komunistyczne służby. To są służby, które używają broni wobec własnych obywateli. Patrz tutaj na przykład Pegasus. To są służby, które nielegalnie podsłuchują. To są służby, które zamiast walczyć z aferzystami i ludźmi skorumpowanymi, to tych skorumpowanych bronią. Więc, a Morawiecki, jeżeli z jakąś teczką chce chodzić, to ja jeszcze raz się odwołam. Panie Morawiecki, niech pan nie chowa się za żonę, niech pan będzie odważny, bądź pan facetem, panie Morawiecki, ujawnij ten majątek. No wstyd, że jesteś takim ohydnym tchórzem. Panie pośle, wczoraj szef unijnej dyplomacji ogłosił, że zwołał ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej do
Kijowa, żeby porozmawiać o przyszłości Ukrainy, o współpracy państw unijnych z Ukrainą. Wiemy też, że odbywały się już spotkania dotyczące odbudowy Ukrainy, dotyczące zbrojeniówki. Tam się nikt z Polski nie pojawił, jeżeli chodzi o kwestie spotkań związanych z odbudową Ukrainy. Wczoraj także nie pojawił się nikt rangą wysoki na tym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii. Pojawił się tam podsekretarz stanu Wojciech Gerwel, natomiast Zbigniew Rau, szef MSZ, zapytany o nieobecność na tym spotkaniu, odpowiedział, że jego nieobecność wynika głównie z tego, że jeżeli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury. Jego nieobecność wynika z tego, pani redaktor, że on teraz zajmuje się, tak jak cały PiS, tuszowaniem afery wizowej, afery korupcyjnej i sprzedawaniem polskich dokumentów na lewo za pieniądze. Natomiast to, co pani mówi, jest szokujące. Szokujące, bo dla kilku procent tego skrajnego antyukraińskiego elektoratu PiS jest w stanie poświęcić przyszłość Polski, bo kwestie Ukrainy, bezpieczeństwa Ukrainy, pomocy Ukrainie, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, to są po prostu kwestie polskiego bezpieczeństwa. Ale też jest drugi wymiar tego. Kwestie odbudowy Ukrainy to są miejsca pracy, to jest zarobek dla polskich firm. Jeżeli dla doraźnej korzyści politycznej PiS z tego rezygnuje, to jest zdrada narodowa. To jest kolejna zdrada narodowa. To jest rząd gospodarczej zdrady narodowej. No dobrze, tylko to jeszcze dochodzi do tego pytanie, panie pośle, jak się będą układały nasze stosunki z Ukrainą i w ogóle z Unią Europejską jako taką, no bo jeżeli minister spraw zagranicznych bez żadnej żenady po prostu mówi, że on nie jedzie, bo się nasze stosunki pogarszają, no to chyba normalnie minister spraw zagranicznych powinien pojechać i spróbować zrobić wszystko, żeby te stosunki naprawić. Panie redaktor, nie przywiązujmy się do tego, co mówi pan Rau, dlatego, że on już ministrem spraw zagranicznych nie jest. No, jego odesłano na zwolnienie covidowe kilka tygodni temu, tylko dlatego, żeby zatuszować jego udział czy współudział w aferze wizowej. Raz jeszcze to podkreślam. Największej aferze ostatnich 30 lat. Natomiast tak, ma pani rację, dzieje się coś bardzo złego. To znaczy Polska przestaje mieć dyplomację, Polska przestaje mieć sojuszników, Polska przestaje mieć sprzymierzeńców. Premier Morawiecki w Katowicach powiedział, że Zełenski chce wpaść w ręce Niemców. No ale to... Tak jak mówię, Morawiecki walczy o kilka procent skrajnego elektoratu. On ściga się z Konfederacją, więc dziś wypowie największą bzdurę, bo to jest taka logika pisowska. Po nas choćby potop. Jeżeli ma na to PiS-owi dać 1% dodatkowo poparcia, to rozwalą stosunki z Ukrainą, rozwalą z Unią Europejską. Ale pani redaktor, proszę wybaczyć, bo pani nawiązała też do kwestii relacji z Unią Europejską. Te wybory będą o tym, czy Polska będzie w Unii Europejskiej. Jest pan tego pewny? Tak, jestem pewny i ja wiem, że ta retoryka, wiele osób mówi, że to przesada, nie, tak. No przecież, a ja mówię z pełną odpowiedzialnością. Nie, proszę wybaczyć, że u pani w studiu, że pokażę artykuł od konkurencji. To nie jest konkurencja, panie pośle. Konkurencja w sensie na rynku, chciałem powiedzieć na rynku ale medialnym. Ale okej, dobrze. Kamera to pokażę numer 4, biuletyn PiS-u oficjalny, do rzeczy, sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa, przez ministerstwa, gdzie strumień pieniędzy płynie. I tam... okładka. Tak, należy wyjść z Unii Europejskiej. Zaczęło się. O tym będą te wybory. Jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, musimy pogonić PiS od władzy. Jeżeli nie, PiS krok po kroku wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. Powiem nawet jeszcze mocniej. Jeżeli chodzi o system prawny, PiS już wyprowadził nas z Unii Europejskiej. Bo to, że nie godzi się z wyrokami europejskich trybunałów, to, że kwestionuje prawo europejskie, to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Tymczasem, panie pośle, jest informacja o tym, że Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 miliardów euro z funduszy unijnych przeznaczoną dla Węgier, która pozostaje zamrożona ze względu na obawy dotyczące przestrzegania przez Budapeszt zasad praworządności i mogłoby to oczywiście zapewnić wsparcie dla Węgier, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej. Czyli okazuje się, że tylko Polska już i Orban zostaje. Się chyba dogadał, na to wygląda. Orban jest politykiem pragmatycznym. Bardzo mi uważam, że jest szkodnikiem i sprzymierzeńcem Putina i powiedziałbym, uważam, że jego przyszłość w polityce europejskiej powinna być marginalna, natomiast on jest pragmatyczny, a Polska zostaje, Polska pod rządami PiS, rząd PiS-u zostaje jedynym rządem, który nie potrafi z Unią Europejską rozmawiać. Tylko my cały czas mówimy o tym, że oni nie potrafią, a ja mówię bardzo jasno, oni nie chcą. Oni wiedzą, że muszą wyjść z Unii Europejskiej, mówię oni, politycy PiS-u, bo to jest jedyna szansa dla nich zachowania bezkarności. Oni mają pełne
portki strachu, jeżeli chodzi o to, co się z nimi stanie, jak zaczną być rozliczani za złodziejstwo, którego się dopuścili. I dlatego chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ale pana zdaniem osoby wysoko postawione w Zjednoczonej Prawicy, tak to nazwę, uważają, że w PiSie. No nie, no jednak Zbigniew Ziobro próbuje wybijać się na niepodległość, więc tutaj będę zostanę przy Zjednoczonej Prawicy. Czy te osoby pana zdaniem uważają, że można funkcjonować poza strukturami Unii, nie wpadając w ręce Moskwy? Bo geopolitycy, strategzy, no, czy wszyscy eksperci mówią, że dzisiaj nie ma trzeciej drogi w tej sprawie. Bo nie ma trzeciej drogi i politycy PiSu, ten wspominany Ziobro, Kaczyński, wiedzą o tym doskonale. Tylko oni bardziej cenią sobie swoją bezkarność. Przecież oni wiedzą, jakich niegodziwości się dopuszczali. Oni dokładnie wiedzą, że to wszystko, to złodziejstwo, to uderzenie we własnych obywateli prędzej czy później zostanie rozliczone. I Unia jest tym ostatnim bezpiecznikiem jeszcze, że w ogóle to kiedyś zostanie rozliczone. Więc oni dziś chcą doprowadzić do tego, żeby za wszelką cenę wygrać wybory, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, nawet jeżeli to oznacza sojusz z przymierzeńcami Putina. Ale pani redaktor, bo pani mówi, że czy oni sobie zdają sprawę. Na Kaczyński, gdy wiedział, że Rosja napadnie na Ukrainę, a wiedział o tym od amerykańskich służb, spotykał się z panią Le Pen, która chciała rozwalenia Unii Europejskiej. No z panem Salvini. Spotykał się z pani... Przecież oni wiedzieli, że spotykają się z agentami Putina i się po coś spotykali. Przecież oni robią interesy z agentami Putina, na przykład z Orbanem. Przecież to oni nie są takimi gamoniami, tu cytując pana posła Kaczyńskiego. Oni doskonale wiedzą, co to oznacza. Tak, oni mentalnie są na wschodzie Europy, im bliżej mentalnie do Białorusi, Moskwy, niż do cywilizowanego świata. Oni po prostu tacy są. Zaczęliśmy rozmowę od kwestii majątku pana Morawieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja to jest taki wzór dla pana Morawieckiego pod względem ukrywania majątku. Tam też Putin jest jednym z najbogatszych ludzi podobno na świecie. Podobno ma startować w wyborach w 2024. Ale jest jednym z najbogatszych, wszyscy to wiemy, ale na papierze jest skromnym gościem, który wszystko robi dla swojego kraju. Przypomina to Morawieckiego. Też jest jednym z najbogatszych, pewnie najbogatszym politykiem. Robi gigantyczny interes i też tylko nie chce pokazać swojego majątku. To niemal bliźniacza sytuacja. Panie pośle, podejrzany w aferze wizowej Edgar K. został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusze CBA mieli mu wręczyć 160 tysięcy złotych łapówki. Tak wynika z akt śledztwa, do których dotarła Wirtualna Polska. Prokuratura twierdzi, że w załatwianiu wiz pomogli mu pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do tej pory jednak CBA nie zatrzymało żadnego urzędnika MSZ. No. Nie zatrzymało, bo CBA nie wyjaśnia tej sprawy. CBA tuszuje tą sprawę. Oni szybko zwinęli tego Edgara K. i go zawieźli w jakieś miejsce odosobnienia, żeby nie mówił prawdy o swoich relacjach z ważnymi politykami PiSu. A przecież wiemy, że miał dobre relacje z panem Glińskim, to media donosiły, z panem Czarnkiem, z panem Rałem, z panem Wawrzykiem. W tej sprawie CBA tuszuje aferę, a nie ją wyjaśnia. Zresztą ten artykuł Wirtualnej Polski jest bardzo, bardzo... On obnaża wiele kłamstw PiSu. Proszę zwrócić uwagę, że my cały czas słyszeliśmy o tych 268 wizach, które są podejrzane. To jest efekt działania tylko jednego pana Edgara K. My nic nie, jak widać, CBA za nic ma... Ta liczba się powiększa, bo było mniej niż 260. Tak, ale nic nie wiemy o tym procederze handlowania, o którym wiemy, ale nic CBA nie robi z tym procederem handlowania polskimi wizami na straganach gdzieś w Afryce. Kompletnie nic. Tak jakby tego w ogóle nie było. CBA nie przesłuchuje żadnych świadków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dlaczego to robi? No przecież Ziobro powiedział wprost, że mógłbym z inną intensywnością prowadzić to śledztwo. On przez przypadek powiedział prawdę. Gdyby chciał to śledztwo naprawdę prowadzić, to już dziś pewnie Rau byłby przesłuchiwany, Wawrzyk byłby przesłuchiwany, wszyscy ci wiceministrowie, którzy dziś kłamią i okłamują opinię publiczną, byliby przesłuchiwani. Ale nie są. Nie są, bo i my kilka tygodni temu apelowaliśmy do pana Ziobry o odtajnienie zeznań Edgara K. Dlaczego odtajnienie? Bo mówi się, że został małym świadkiem koronnym i Polacy mają prawo wiedzieć o korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Ziobro nic z tym nie zrobił. Dlaczego? Bo wie, że to byłby koniec
PiS-u. A skoro już przy śledztwach, prokuraturze i działalności Zbigniewa Ziobry jesteśmy, to zapytam pana jeszcze o ocenę zachowania i postępowania prokuratury w sprawie słynnego wypadku na autostradzie, gdzie zginęła, spłonęła żywcem w aucie trzyosobowa rodzina, w tym małe dziecko, kierowca BMW. No, niczym nie niepokojony przez niemal 2 tygodnie mógł sobie funkcjonować, no, po czym po 2 tygodniach tylko dzięki temu, że zwykli obywatele postanowili się skrzyknąć, poszukiwać tego człowieka, szukać dowodów na to, że jest sprawcą tak naprawdę tego wypadku. Tylko dzięki niemu, nim wszystkim, prokuratura w ogóle sprawą się zajęła. Po czym wydała list gończy, w którym wbrew woli rodziny zmarłych odtajnia tak naprawdę ich dane osobowe, bardzo szczegółowo opowiada o okolicznościach tego zdarzenia, co pozwala z kolei według na przykład prokurator Ewy Wrzosek na mataczenie człowiekowi, który jest poszukiwany w tej chwili listem gończym. Jak pan ocenia tę całą sytuację? O co tutaj chodzi? To jest coś nie do opisania, bo organy ścigania rządzone przez PiS są bardzo opresyjne, jak złapią dziewczynkę, która zrywa, to chyba wiśnie były, żeby wręczyć jej mandat. Są opresyjne wobec kobiet, które protestują, a wobec ewidentnego przestępcy zapada jakaś dziwna indolencja. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Różne są teorie na ten temat. Nie chcę tutaj powtarzać tych plotek, z kim związany był sprawca tego strasznego wypadku, ale nie ma przypadku w tej sprawie. Kogoś prokuratura chroni. A to, co pani powiedziała, ta informacja, że oni zamiast zajmować się ściganiem sprawcy, ujawnili dane. To świadczy, wie pani, pani redaktor, to świadczy o jakiejś albo kompletnej impotencji intelektualnej, albo o działaniu, celowym działaniu, no, które ma pomóc sprawcy zbiec z Polski. I za to wszystko bierze odpowiedzialność Ziobro. On dzisiaj mówi, no ustaliliśmy, jaka była prędkość tego samochodu, no, sprawcy, który doprowadził do tego wypadku. Po 2 tygodniach. Co on w ogóle bredzi? Ludzie, którzy prowadzą to śledztwo, powinni natychmiast zostać zdymisjonowani i karnie wydaleni z prokuratury, bo to oni doprowadzili do tego, że przez 2 tygodnie Polacy zastępowali organy ścigania, Polacy zastępowali prokuraturę, Polacy zastępowali policję. Przecież przypomnijmy sobie, na początku, zaraz po tym wypadku, tylko straż pożarna informowała, że tam był w ten wypadek, w tą straszną katastrofę zaangażowany był jeszcze jeden samochód. Policja nic nie wiedziała, prokuratura nic nie wiedziała. No jakaś zbiorowa amnezja, ślepota i głuchota. Ludzie musieli się skrzyknąć w internecie, żeby sprawę wyjaśnić. To nie jest przypadek. Ta sprawa ma drugie dno i to drugie dno zostanie wyjaśnione. Polacy mówią nie decyzji Prawa i Sprawiedliwości o ujawnieniu planów obrony. Zapytano Polaków, co sądzą o takim zagraniu między innymi pana ministra Błaszczaka, bo pamiętamy, chodzi o spot. Teraz informacja bardzo mocno w kampanii podbijana przez całe Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki właściwie na każdym spotkaniu mówi o tym, że Donald Tusk chciał oddać bez walki pół Polski na linii Wisły, że na tych terenach byłaby druga Bucza. No znamy wszyscy te informacje. 60% osób uważa, że nie powinno się tego robić. 84% waszych sympatyków, sympatyków opozycji. Z kolei 66% wyborców PiS uważa, że to jest okej. Ja nie mam wątpliwości, że to jest kolejna odsłona takiej, że to jest kolejna zdrada, której dopuszczają się ważni funkcjonariusze PiS-u. Ale chciał Donald Tusk pół Polski oddać, czy nie chciał? To wiadomo, że to kłamstwo. Panie redaktorze, przecież to wiadomo. Panie, bo ja tego szczerze, ale nie, zaraz, bo ja tego naprawdę nie rozumiem. Dlaczego w tak ważnej sprawie nie podaliście ich do sądu w trybie wyborczym? Bo jesteśmy odpowiedzialni, bo wymagałoby to odtajnienia dokumentów ściśle tajnych. Błaszczak ujawnił, zdradzając polskie tajemnice, ujawnił jakieś wyciągnięte z kontekstu... Nie, no w postępowaniu sądowym chyba nie musiałoby to być ujawnione, panie pośle. No skoro to jest kłamstwo, no to... No ale przecież wiemy... Udowodnijcie to w sądzie. Wtedy chyba Mateusz Morawiecki już nie będzie miał argumentów. Ale to jest oczywiste kłamstwo, dlatego że wyciągnięte są... Proszę zwrócić uwagę, przecież Błaszczak odtajnia tam 3 linijki tak naprawdę. Nie pokazuje całego dokumentu. I ten dokument jest tajny i dla bezpieczeństwa państwa. A nie obawia się pan, że to są informacje, które bardzo mogą wam zaszkodzić? Bo jak mówię, to jest powtarzane właściwie na każdym kroku przez polityków PiS-u i wie pan, jak to jest. No to do ludzi w końcu dotrze. Ja raczej, szczególnie ściana wschodnia o tym mówi. Ja myślę, że na takie kłamstwa, piramidalne kłamstwa, Polacy zareagują tylko i wyłącznie odrzuceniem tej władzy. Polska, tym różnił się rząd Platformy od rządu PiS-u, że rząd Platformy wzmacniał polską armię. A potem przyszedł Macierewicz i polską armię rozbroił. Przypomnijmy sobie, od czego zaczął Macierewicz rządzenie w polskim wojsku. Od zwolnienia najbardziej doświadczonych
oficerów, także tych, którzy współpracowali z NATO, od szturmu przez jego kumpla, pana Misiewicza, pomocnika aptekarza w aptece Aronia pod Warszawą, od szturmu na centrum kontrwywiadowcze NATO, od skasowania zakupu Caracali, czyli śmigłowców wielozadaniowych, które do Polski miały trafić, od skasowania zabezpieczenia antyrakietowego. I do czego to doprowadziło? Dziś ruska rakieta może przelecieć przez całą Polskę poza jakimkolwiek zainteresowaniem służb Błaszczaka, leżeć gdzieś w lesie przez miesiące, że zwykły turysta ją znajduje, a Błaszczak nic o niej nie wie. Rząd PiSu rozbroił Polskę. Dziś Polska przez PiS, przez Macierewicza, Morawieckiego jest kompletnie bezbronna. No ale i widzimy to na każdym Błaszczak cały czas przecież informuje o zakupach sprzętu. Tylko wie pani co? O powiększeniu armii, o zwiększeniu części PKB na armię. To zróbmy takie doświadczenie. Niech pan Błaszczak, wy jako dziennikarze, zadajcie mu pytanie, co on już kupił. Bo ja ciągle słyszę, że on kupi, zawarł kontrakt już za 5, za 10 lat, już wszystko będzie. Tylko, że oni rządzą od 8 lat. Jakby 8 lat temu, gdy były te plany wzmocnienia polskiej armii, były rozpędzone, gdyby tych planów nie zatrzymali, to te patrioty broniące polskiego nieba dziś byłyby już dostępne. Panie redaktor, no przecież dziś, no to są fakty. Dziś największym zagrożeniem jest to, że jakaś rakieta może spaść na teren NATO. No wszyscy o tym mówią, wszyscy wojskowi o tym mówią, że to jest realne zagrożenie. I Polska nie ma systemu obrony przeciwrakietowej, dlatego że ci goście wyrzucili przetarg do kosza. I dziś sobie o tym dopiero przypomnieli i te patrioty może będą za ileś lat. To jest pokaz indolencji Błaszczaka, Kaczyńskiego. Oni rozbroili polską armię. Oni doprowadzili do tego, że polska armia dziś nie ma zdolności, realnej zdolności do tego, żeby w razie problemów bronić polskiej bezpieczeństwa. Wracając, panie, proszę, do mojego pytania, rozumiem, że procesu w trybie wyborczym w tej sprawie nie będzie. Nie będziecie próbowali udowadniać przed sądem, że Tusk nie chciał oddać połowy Polski. Ale, panie redaktor, no, ale wie pan, co tu się dzieje w komentarzach? Wszyscy ludzie piszą, że powinni się to zrobić. Okej, ja rozumiem, tylko wie pani, jak oczywiste, niewiarygodne kłamstwa Morawieckiego nie będą przedmiotem dyskusji publicznej. Tylko pytanie, czy dla wszystkich to są oczywiste i niewiarygodne kłamstwa, skoro pani redaktor powiedziała, że jest burza na forum i też obserwuje to na Twitterze, to znaczy, że Polacy nie kupują tej tępej propagandy. Tak pan myśli, że nie tak kupują? Tak uważam, że nie kupują tej tępej propagandy, bo wie pani, w tej sprawie wszystko jest jasne. Błaszczak zdradził polski interes, odtajniając tajny dokument. Nawet nie odtajniając NATO-ski tajny w ogóle, dokument. Nie, nawet, nawet nie tajny dokument, odtajniając 3 linijki z tego dokumentu. Wypowiedzieli się w tej sprawie. Byli dowódcy, generałowie, eksperci. Wszyscy powiedzieli jasno. To jest kłamstwo. I prędzej czy później Morawiecki i Błaszczak za to kłamstwo odpowiedzą, ale odpowiedzą politycznie. Także nie będziemy narażać polskiego interesu. I na koniec, panie pośle, wracamy jeszcze do marszu, bo od niego zaczęliśmy i tym marszem chciałabym skończyć w kontekście tego, co on może wam przynieść. Czy po niedzieli wy macie większą nadzieję na zwycięstwo, czy pewność zwycięstwa? Ja jestem przekonany, że opozycja wygra wybory, że Koalicja Obywatelska będzie przed PiS-em w wyborach. Przed PiS-em, czyli tak, nie mówi pan w ogóle o wygranej opozycji. Znaczy, jestem jako przekonany, takiej że opozycja mandatach. Będzie miała większość i stworzy rząd. Jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska wygra z PiS-em ten bezpośredni pojedynek. Natomiast ten marsz był czymś wspaniałym. Szedłem przed czołem tego marszu, całą trasę widziałem mnóstwo uśmiechniętych, fantastycznych ludzi. Bardzo wam dziękuję, że byliście. To było naprawdę wielkie. Największe takie polityczne wydarzenie ostatnich lat. I ta fantastyczna energia. Ci ludzie naprawdę bez złości, bez agresji, tylko uśmiechnięci, pełni nadziei i entuzjazmu, mówili, trzeba w Polsce wiele zmienić, trzeba odsunąć ten zły rząd i my musimy do tego doprowadzić jako politycy opozycji i zrobimy to. Daję państwu na to uroczyste słowo honoru. I naprawdę jest pan przekonany, że bezproblemowo stworzycie rząd zarówno z Lewicą, jak i z Trzecią Drogą? Nigdy. Tam, gdzie zaczynają się różnego rodzaju interes. Ale proszę pozwolić mi skończyć. Proszę bardzo. Zawsze pojawiają się napięcia, emocje, ale mogę powiedzieć bardzo, bardzo wprost. Relacje pomiędzy partiami opozycyjnymi są bardzo dobre. Zresztą to widać było. Donald Tusk pozdrawiał liderów Trzeciej Drogi. Liderzy Lewicy byli z nami podczas tego marszu. My naprawdę mamy bardzo dobre relacje. I ja wiem, że będziemy potrafili się dogadać. Trzymam kciuki za Trzecią Drogę, trzymam drogi za Lewicę, jestem przekonany, jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska wygra te wybory i razem stworzymy
rząd, który będzie rządem pomocy Polakom w trudnej sytuacji, w którą wpędził nas PiS. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za to spotkanie. A już za chwilę u Państwa Tomasz Trela, Nowa Lewica. Był chyba na marszu w niedzielę, o ile się nie mylę. Był. Do zobaczenia. Oni przecież dzisiaj nie ukrywają, chociaż nie mówią tego tak zupełnie wprost, jak ja to za chwilę powiem. Oni mają zamiar w Polsce zlikwidować demokrację i jakiekolwiek choćby ślady praworządności. Bo co to znaczy, że zapowiadają atak na instytucje państwowe, na instytucje niezależne przy pomocy po prostu siły fizycznej? Silni mężczyźni mają to załatwić, wyprowadzić. Co to ma znaczyć? Co to ma wspólnego z praworządnością? Co to ma wspólnego z demokracją? Co to ma wspólnego z tą konstytucją, którą sobie bez przerwy wycierali usta? Obiecujemy wam Polskę jutra, Polskę przyszłości, Polskę wolności, Polskę, w której nikt się nie musi wstydzić władzy, która jest po prostu totalnym obciachem, odklejonym od rzeczywistości. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie. Marcin Kierwiński, który wyszedł tutaj przed chwilą ze studia, powiedział, że nie ma wątpliwości, że Koalicja Obywatelska i pozostałe ugrupowania opozycyjne, czyli Lewica i Trzecia Droga, stworzą rząd po wyborach. Pan także ma takie przekonanie graniczące z pewnością? Mam nadzieję. Nie, mam takie przekonanie, dlatego że z każdym dniem, robiąc kampanię wyborczą, spotykając się z mieszkańcami, widzę tę chęć zmiany i chęć odsunięcia PiS-u od władzy. W sondażach tego nie widać, bądźmy szczerzy. W sondażach tego nie widać, ale ten właściwy sondaż będzie oczywiście 15, a myślę, że ten impet, który dostaliśmy po niedzielnym spotkaniu, po niedzielnym marszu w Warszawie, będzie widoczny jutro, pojutrze, ale to, co jest ważne, ludzie podkreślają. Nie do końca wierzyliśmy, że wy jesteście w stanie być ze sobą wspólnie na jednej scenie. No, że wy jesteście... no panów Kosiniaka-Kamysza i Hołowni zabrakło. Tak, ale mówię jak gdyby o środowiskach politycznych, bo jeszcze pół roku temu pewnie by to było dostrzeżone, ale dzisiaj wszyscy mówią tak, już nie bierzemy pod uwagę na serio tego, że możecie się o coś pokłócić, czy możecie się poróżnić. Idziecie w trzech różnych blokach po to, żeby maksymalizować wyniki, żeby mobilizować wszystkich i żeby później razem współpracować. Pamiętamy, jaki był efekt sondażowy po 4 czerwca, że bardzo mocno Trzecia Droga straciła właśnie na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Nie obawiają się państwo, że teraz sytuacja się powtórzy? Bo wiemy, że musicie i wy, i Trzecia Droga wejść do Sejmu, żeby w ogóle marzyć o tym, żeby odsunąć PiS od władzy. Ale ja myślę, że mamy też inny nastrój i inne nastawienie po tym marszu. Dlatego się różni? Tym się różni, że 4 czerwca jeszcze nie było wiadomo, jakie komitety pójdą do wyborów. Dzisiaj już wiadomo, jakie komitety pójdą do wyborów i w interesie Lewicy, w interesie Koalicji Obywatelskiej jest, żeby Trzecia Droga była w Sejmie. Dlatego, że nawet jeżeli my byśmy mieli uczknąć coś z Trzeciej Drogi, Koalicja Obywatelska uczknąć coś z Trzeciej Drogi, a Trzecia Droga miałaby nie wejść do parlamentu, no to nie uda się odsunąć PiS-u od władzy. Więc no w interesie partii demokratycznej, w interesie wyborców, którzy wspierają partie demokratyczne, jest, żeby mobilizować się, żeby te wyniki naszych ugrupowań były jak najsilniejsze, bo ja to będę podkreślał. Nam nie chodzi o 231 głosów, nam chodzi o zdecydowaną przewagę w nowej kadencji parlamentu. Ale na czym opiera pan te nadzieje, że taka przewaga jest do zrobienia? No opieram na codziennych spotkaniach z ludźmi. Ja wczoraj byłem rano i po południu na... Czyli pan uważa, że te spotkania są bardziej miarodajne niż badania sondażowe, które się w tej chwili przeprowadza i faktycznie jeden od drugiego potrafi się o kilka, jeżeli nie kilkanaście punktów procentowych różnić od siebie. Ja nie chcę powiedzieć o kilkunastu punktach procentowych, ale jeżeli dzisiaj sondaże dają nam 231, 232 mandaty, to wystarczy, że każda partia zarobi po pół 1,5 punktu procentowego i nie będzie 232, tylko będzie 252. Natomiast kampania wyborcza polega na tym, i pani to doskonale wie, i nasi widzowie pewnie też, że z każdym dniem my jesteśmy coraz bardziej rozpędzeni, a tak naprawdę bardzo dużo wyborców podejmuje decyzje na ostatniej prostej. I to są i właśnie o tych wyborców walczymy. Nie wiem, czy pan wie, jak było w roku 2019, bo są bardzo dokładne badania w tej sprawie zrobione. Proszę sobie wyobrazić, że prawie 20% wyborców, 1/5, podjęła decyzję w
piątek i w sobotę. Ja sobie zdaję sprawę. Czyli tylko, już po ciszy wyborczej właśnie. Tak, tylko że wie pani, jest zasadnicza różnica między tym, co PiS robił przez pierwsze 4 lata, a tym, co robi PiS przez te drugie 4 lata, czyli przez 8 lat. Ja kandydowałem pierwszy raz do Sejmu w 2019 roku. Też robiłem kampanię wyborczą i też wiem, jak ludzie reagowali. Nie było takiego entuzjazmu, jak jest dzisiaj, kiedy ja widzę, że ludzie podchodzą, klepią po ramieniu, mówią super, walczcie, bądźcie na tych ulicach, my będziemy was wspierać, my będziemy was popierać. Proszę sobie wyobrazić, że do mojego biura poselskiego każdego dnia dzwonią ludzie, którzy mówią i podają adresy, proszę przywieźć baner posła Treli, my chętnie go wywiesimy. Na swoim prywatnym domu, na prywatnym ogrodzeniu. Tego nie było na taką skalę 4 lata temu. Ludzie chcą się włączyć i wie pani, jakie są banery? Na jednym płocie Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga. Ludzie się utożsamiają, ludzie mówią, my chcemy, żebyście wy wygrali. No i nie trzeba było tej jednej listy robić? Ale pani zna moje zdanie. Że trzeba było. Że trzeba było robić. No ja byłem entuzjastycznie nastawiony, natomiast ja już dzisiaj nie chcę do tego wracać, bo mógłbym oczywiście się użalać, jedna lista jakby była, byłoby super. Są 3 listy, są, każdy ma wybór. Najważniejsze, żeby wybór padł oczywiście na lewicę, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że lewica nie, no to niech zdecyduje albo na Koalicję Obywatelską, albo na Trzecią Drogą. Ja jestem zainteresowany, żeby lewica miała jak najlepszy wynik i na to pracuję. Widział pan spot Cicho już się było? Byłyśmy? Widziałem. Nagrany przez Grupę Wschód o tym, co się wydarzyło dla kobiet przez ostatnie lata i taki mobilizujący kobiety, żeby poszły do wyborów, bo z tym, panie pośle, w dalszym ciągu jest problem. Jest i też zachodzę w głowę, dlaczego tak jest. Dlatego, że muszę pani powiedzieć, ja byłem dość aktywnym uczestnikiem wszystkich marszów w Łodzi kobiet. Ja broniłem te kobiety, broniłem uczestników tych marszy i podchodzą do mnie mężczyźni, którzy dziękują mi za moją obecność na tych marszach. Kobiet jest mniej. I nie wiem teraz, czy wynika to z tego, że kobiety już wiedzą, na kogo zagłosują i nie muszą epatować tą wiedzą, czy jeszcze się zastanawiają. Więc każda akcja społeczna, każda akcja fundacji, organizacji pozarządowej, każda akcja koleżanek parlamentarzystek, koleżanek radnych, prezydentek i tak dalej jest bardzo potrzebna, żeby zmobilizować kobiety, żeby poszły na wybory. Dlatego, że jeżeli kobiety uważają, że najgorsze jest za nimi, to ja powiem tak, jeżeli wygrałby PiS i zabrałby sobie na swój pokład do zarządzania brunatnych chłopców z Konfederacji, to prawdziwe piekło kobiet dopiero się zacznie. I o tym są też te wybory. Bo Prawo i Sprawiedliwość samo już... A co to znaczy? Przekładając na praktykę, to czy co jeszcze może pójść gorzej niż poszło? No może być gorzej, że na przykład kobieta pójdzie do gabinetu ginekologicznego i będzie chciała ratować swoje życie, a za drzwiami będzie stał funkcjonariusz policji i będzie brał... No to już się tak dzieje. No ale jeszcze nie na masową skalę. Jeszcze nie na masową skalę, ale może tak być, że lekarz ginekolog, który będzie chciał pomóc tej kobiecie, będzie uważał, że robi dobrze zgodnie ze sztuką medyczną, a tam będzie stał prokurator i dwóch policjantów i powiedzą, a pani jest teraz aresztowana i pan też, albo pani lekarka jest też aresztowana. Do tego może dojść. Przecież brunatni chłopcy z Konfederacji mówią bardzo wyraźnie, kobieta nie powinna mieć żadnych praw. To są ich słowa. Jak Kaczyński dostanie... Jest czymś między dzieckiem a mężczyzną. Jest, tak, jak Kaczyński... Twierdzi Janusz Korwin-Mikke, albo też jest na wyposażeniu gospodarstwa domowego. Dokładnie. No więc jeżeli Jarosław Kaczyński dostanie wsparcie takich chłopców, czy takich chłopaków jak Korwin-Mikke, to oni są w stanie robić najgorsze rzeczy. Czy pana zdaniem te wybory są także wyborami, które zdecydują o tym, czy my zostaniemy jako kraj w Unii Europejskiej, czy nie? Te wybory są też o tym, że jak PiS wygrałby wybory, miał Konfederację, ja bym się nie zdziwił, gdyby któregoś pięknego dnia pojawił się projekt ustawy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, drodzy państwo, bo o tym naprawdę niewielu pamięta i niewielu o tym mówi, że to jest zwykła sejmowa większość. Tak. Wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej to jest ustawa i zwykła sejmowa większość. Zwykła sejmowa większość i to jest na tyle niebezpieczne. Niekonstytucyjna, zwykła. Nie, zwykła. I też dobrze, że pani o tym mówi, to ja jeszcze dopowiem. Myśmy weszli do Unii Europejskiej, bo o tym zdecydowały Polki i Polacy w drodze referendum. Jeżeli ktokolwiek myśli, że PiS
pytałby w referendum o tym, czy zostajemy w Unii, czy wychodzimy, to nic bardziej mylnego. Kaczyński nikogo o nic nie będzie pytał. Kaczyński usiądzie sobie przy ulicy Nowogrodzkiej, zaprosi z jednej strony Mentzena w krótkich spodenkach, z drugiej strony brunatnego Brauna i powie: panowie, jest taka decyzja, bo nam się to nie opłaca i wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. I o tym też są te wybory. Bo przecież ja podkreślam na każdym kroku, że my na stole mamy 270 miliardów z Unii Europejskiej. A słyszał pan, że się podobno Orban dogadał? I ma mieć odmrożone środki z KPO? Ale wie pani, każdy się dogada, dlatego że każdy jest mądrzejszy niż Kaczyński w tej sprawie. Nawet ten Orban, który jest przyjacielem Putina, wie, że trzeba z Unią Europejską rozmawiać, bo tam są gigantyczne pieniądze. No przecież pani wie, ja wiem, gdyby nam tutaj położyć 270 miliardów złotych, to pewnie, nie wiem, czy to by się tutaj w ogóle zmieściło, ale każdy rozsądny, który siedzi w kancelarii prezesa Rady Ministrów, powiedziałby tak: biorę te pieniądze, bo te pieniądze są na rozwój mojego kraju, na to, żeby w moim kraju było lepiej, żeby nowe pokolenia miały lepiej. A co robi Morawiecki z Kaczyńskim? Ja ich słyszałem w tym spodeczku katowickim. Wyganiają Tuska do Niemiec między innymi. Wyganiają Tuska do Niemiec, nas wyzywają od zdrajców. Wie pani, co ja czasami słyszę od wyznawców PiSu, bo to nie są wyborcy PiSu. Ja słyszę, dlaczego ja na przykład, rozdając materiały wyborcze, nie mam za sobą flagi niemieckiej. Taka jest narracja w mediach rządowych, że wszyscy, którzy rywalizują z PiS-em, to są tak naprawdę Niemcy, albo to są Europejczycy. No jak ja słyszę czasami, że jestem Europejczykiem, to straszna inwektywa. To ja mówię tak: proszę pani, czy pani ma świadomość, że pani też jest Europejką? Nie, nie, ja jestem Polką. Ja mówię: ale Polska jest w Europie, Polska jest członkiem Unii Europejskiej. No tam ta telewizja rządowa niektórym ludziom zrobiła z mózgu tak daleko idącą wodę, że ci ludzie nie są w stanie racjonalnie myśleć. Debata w tymże miejscu. No ma być debata i tam trzeba... Wystawicie swojego kandydata? Ale oczywiście, że będziecie tak. Będziecie znali zasady i w ogóle... Wie pani co, ja, tam nie ma żadnych zasad, więc ja nawet jak oni podadzą zasady... Czyli wolna Amerykanka. To i tak oszukają. Natomiast to jest ważne, żeby tam pójść i żeby tam mówić o swoim planie, programie i o tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi, jak kradnie, jak rozkrada majątek narodowy. Tam po prostu trzeba pójść. Ja liczę na to, że wszyscy inni z opozycji demokratycznej też pójdą, podzielimy się rolami i będziemy ich po prostu punktować... minuta po minucie. Panie pośle, odbyło się pierwsze w historii spotkanie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej poza terenem Unii Europejskiej. W Kijowie byli wszyscy ministrowie spraw zagranicznych z wyjątkiem Polski. Zbigniew Raus stwierdził, że nie pojawił się na tym spotkaniu. Tutaj dokładny cytat. Moja nieobecność na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie wynika głównie z tego, że jeżeli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury. Szczerze mam powiedzieć? Mhm. Wariat. To jest wariat. To jest wariat, który jest ministrem spraw zagranicznych, jest liderem listy Prawa i Sprawiedliwości z mojego ukochanego miasta, z Łodzi. Ja tego człowieka nie widziałem w kampanii wyborczej nigdzie. Nie widzieli no jak, go no był w spotku teraz. Nie widzieli niedzielę. Go, ale mówię o Łodzi. Nie widzieli go mieszkańcy Łodzi i on ma czelność wypowiadać takie słowa, a pod jego bokiem i pod jego okiem, pod jego gabinetem trwał proceder handlu wizami na masową skalę i ktoś na tym zarobił gigantyczne pieniądze. 160 tysięcy złotych łapówki funkcjonariusza CBA wręczyli Edgarowi K. chociażby. W tej chwili już zwiększa się liczba osób, którym załatwiono wizy w ten sposób podobno. Według danych prokuratury 268 już udowodnionych przypadków z Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Filipin. A to będzie rosło, dlatego mi jest przykro, że ministrem spraw zagranicznych jest wariat, który robi z Polski pośmiewisko, ale nie z narodu polskiego, tylko z rządu polskiego, który jest rządem Prawa i Sprawiedliwości. Bo tam byli wszyscy. Tam byli wszyscy ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich. Spotkali się, żeby rozmawiać i tam zamiast jechać, próbować wytłumaczyć, jaka jest dzisiaj sytuacja w Polsce, co robimy, żeby oczyścić się z tej afery wizowej, to on jeszcze dolewa do oliwy do ognia. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę stery państwa przejął Kaczyński z Brudzińskim i każda wypowiedź i każda decyzja to jest komunikat propagandy przy ulicy Nowogrodzkiej, który jest transmitowany czy w KPRM-ie, czy w telewizji rządowej, czy w Narodowym Banku Polskim, czy w Paratrybunale Konstytucyjnym, bo każda instytucja publiczna jest zaprzągnięta do robienia kampanii wyborczej i wydają z siebie takie no, nieracjonalne, nierozsądne komunikaty, panie które Boże, będziemy musieli odkręcać przez kolejne miesiące. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w tej chwili polską dyplomacją kierują ludzie,
którzy są jak dzieci w przedszkolu i tupią ze złości po prostu, ponieważ no, to wytłumaczenie pana ministra chyba nie jest na poziomie szefa MSZ, szefa dyplomacji jednego z największych europejskich krajów, członka Unii Europejskiej, że on nie przyszedł, bo mamy dekoniunkturę w stosunkach polsko-ukraińskich. Mało tego, nie będzie suflował, jak mówi, władzom ukraińskim, co należy zrobić, żeby poprawić relacje z Warszawą. Czyli usiadł, obraził się i czeka, aż Zełenski przyjdzie z kwiatami, tak? Ale ja o co chodzi? Ale ja myślę, że ten komunikat został właśnie wygenerowany przez ulicę Nowogrodzką. Macie nigdzie nie jeździć, bo my mamy narrację, która jest oparta o nasze media rządowe i bez względu na to, czy ty myślisz inaczej, czy chciałbyś zrobić inaczej, musisz tak robić. To jest, wie pani, coś, czego nie było w Polsce. Dlatego, że cały aparat państwa stoi na baczność pod dyktando Kaczyńskiego i Brudzińskiego i wykonują karnie polecenia. Cały aparat państwa. Przecież pani widzi, co się dzieje na stacjach benzynowych. Ja dzisiaj o 11:30 wchodzę z kontrolą poselską, z panią posłanką Schering-Wielgus do Orlenu. Napisaliśmy wczoraj 11 pytań, wysłaliśmy mailem. No co tam się po prostu wyrabia? Ale nie dostaniecie odpowiedzi prawdopodobnie, ale, bo nawet Najwyższa Izba Kontroli nie była wpuszczona przecież. Ale jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi, to znów wyjdziemy i będziemy konsekwentnie mówić, że tam robiona jest machlojka pod potrzeby wyborcze. Oglądał pan wczoraj wywiad z Jarosławem, znaczy właśnie wywiad, no. No nie. Rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w telewizji rządowej. Na koniec pracowniczka TVP zapytała prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy słyszał o tej ostatniej aferze Prawa i Sprawiedliwości. On dość zaniepokojony zapytał, o jakiej aferze, a pani odpowiedziała, aferze związanej z niskimi cenami paliw. I wielu Polaków też tak sądzi. No co, fajnie, że jest tanio. Dobrze, tylko wie pani... No to, a wy jako opozycja jesteście źli na to, że jest tanio, bo powinno być drożej. Ale to jest przedstawiane przez PiS. Przez PiS i przez telewizję rządową. Ale oprócz telewizji rządowej i PiSu są jeszcze wolne media, jest jeszcze internet, są media społecznościowe, jest chociażby taki program jak Jestem Dzisiaj u Pani, gdzie mogę o tym powiedzieć. Ja chcę uchronić Polki i Polaków przed tym, żeby po 15 października, jak się obudzą obywatele z tego snu kampanii wyborczej przygotowanego przez PiSu, na stacjach benzynowych olej napędowy i benzyna nie kosztowały 8 zł. Ale one będą kosztować tak czy inaczej. I wie pan co, to jest taka dość ciekawa pułapka zastawiona na ewentualne przejęcie przez opozycję władzy. Bo będzie, proszę bardzo, doszli do władzy i benzyna po 8 zł. Dlatego właśnie idziemy na kontrolę, żeby to powiedzieć. Ja wczoraj robiłem w tej sprawie konferencję w Łodzi, wysłałem zapytania do prezesa Kaczyńskiego, dzisiaj wchodzę do Orlenu, żeby właśnie obalać te mity, że cena benzyny nie jest dlatego, że taka powinna być, tylko dlatego, że jest kampania wyborcza. Czy pani widziała spot Jastrzębia Glapińskiego, który namówił i zapłacił starszemu panu, żeby wszedł do sklepu? Który mówił, że spadek inflacji to oznacza spadek cen. Spadek cen. No to przecież tego nie było. No Adam Glapiński powinien wiedzieć. No jest teoretycznie, nawet chyba praktycznie profesorem, że jeżeli jest inflacja 8% i coś kosztowało 100 zł, to nie kosztuje minus 8%, czyli 92 zł, tylko kosztuje 108 zł. To jest, wie pani, bardzo niepokojące, że my mamy dzisiaj instytucje publiczne, które pracują na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, bo proszę też zwrócić uwagę, my rzadko o tym mówimy, że po każdej takiej wypowiedzi potencjalni inwestorzy, którym myślą o zainwestowaniu, ulokowaniu swojego kapitału w Polsce, 10 razy się zastanawiają. Więc co to oznacza? Jak inwestor 10 razy się zastanawia, to mamy mniej pieniędzy na rynku, mamy mniej płatnych, pracy dobrze płatnej. To jest problem. My o tym coraz rzadziej mówimy. Ja już... Co się tam stało? Wie pani co? Odsłuch odpadł? Nie, wszystko to proszę go sobie tam wszystko zostawić. W porządku. Jak pana emocje są takie, że... Czy pana zdaniem zarząd Orlenu działa na szkodę spółki? Moim zdaniem zarząd Orlenu działa na korzyść Jarosława Kaczyńskiego i partii Prawo i Sprawiedliwość. Ja to mówiłem. Pojawiły się już wyliczenia, dzisiaj czytałam w magazynach takich branżowych, internetowych, gospodarczych, które wyliczają mniej więcej, że w tej chwili Orlen już uruchamiając zapasy paliw i jeżeli chyba około 7 zł kosztuje na rynku litr, no to mniej więcej 2 miliardy już Orlen stracił. Tak, ale wie pani, jeżeli się uruchamia strategiczne zapasy paliw, to trzeba mieć co do tego podstawy i uzasadnienie. Na pewno nie jest podstawą polecenie Jarosława Kaczyńskiego.
Kaczyńskiego, a tym bardziej trwająca kampania wyborcza, którą prowadzi m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast proszę pozwolić, powiem o jednym zdaniu. 2 stycznia tego roku stałem przed stacją Orlen w Łodzi, mówiąc, że mamy cuda na Orlenie, dlatego że wrócił 23% VAT, a cena się nie zmieniła. I wtedy już mówiłem i przewidywałem, że takie kolejne cuda będą w kampanii wyborczej. Że Jarosław Kaczyński naciśnie pilota z nazwiskiem Obajtek i Obajtek zrobi to, co chce Kaczyński. I co? Minęło 9 miesięcy, mamy dokładnie to samo. Więc to będzie zweryfikowane, to będzie sprawdzone. Bardzo ciekawą rzecz też były prezes NIK-u wczoraj zwrócił uwagę, czyli Krzysztof Kwiatkowski tutaj u mnie w programie, i on powiedział, że przecież to jest tak, że jeżeli tłumaczy się braki paliwa awarią dystrybutora i jest napisane awaria, to one muszą przejść bardzo szczegółowe kontrole. Każdy dystrybutor. Znaczy nie można po prostu zdjąć kartki i go przywrócić do pracy. Ale wie pani, awaria dystrybutora wzięła się z tego, że tam nie było paliwa. I ten dystrybutor nie mógł podawać paliwa, bo paliwo się skończyło. I na co wpadł Obajtek ze swoją propagandą Prawa i Sprawiedliwości? Posłuchajcie, zrobimy awarię, jak przyjedzie paliwo, wyjdzie pracownik Orlenu, zdejmie awarię. Przecież są nagrania, gdzie pytamy, obywatele pytają, niezależne media pytają, pracowników Orlenu, z czym jest spowodowana awaria? My nie wiemy, dostaliśmy takie polecenie od przełożonego. No naprawdę, po każdej awarii dystrybutora, zgodnie z przepisami prawa, powinna być procedura legalizacji tego dystrybutora, czy on jest sprawny, czy on jest dobry. Wie pani, że czasami awaria trwała 2-3 godziny i było po awarii, bo dojechała cysterna z paliwem i dołożyła paliwo. No, uruchomienie dystrybutora po haśle awaria jest niezgodne z prawem, ale według Krzysztofa Kwiatkowskiego. Bo Krzysztof Kwiatkowski mówi na podstawie prawa, o czym ja teraz też mówię. No, nie można tak robić, tylko ta awaria... To był kiedyś taki na TikToku trend. Jezus Maria, zdarzyła się awaria. No to mamy dzisiaj Jezus Maria, zdarzyła się awaria, bo jest Daniel Obajtek i kazał to robić, bo jemu kazał z kolei Jarosław Kaczyński. Naprawdę, ja się bardzo cieszę, że my z tym absurdem skończymy 15 października i jak wtedy obywatele poprzez media już nie rządowe, tylko media publiczne zaczną dostawać informacje, co ten PiS robił, żeby utrzymać się przy władzy, to pani zobaczy, że PiS nie będzie miał żadnych 30% poparcia. PiS będzie miał najpierw 20, później 15, później 10, a później skończy jako plankton polityczny, bo tam wielu ludzi będzie się musiało tłumaczyć. I powiem pani więcej, wiele osób przyjdzie do nas i wtedy powie, dlaczego tak robiło. Panie pośle, co zrobić z oświadczeniami majątkowymi? Czy to jest sprawa, która wymaga pana zdaniem? Ja wiem, że to nie jest ustawa pierwszej potrzeby, natomiast dla czystości i jawności życia publicznego, czy rzeczywiście jakoś powinno się pana zdaniem tę ustawę zmienić? Ostatnio Artur Dziambor tutaj powiedział, że właściwie wielu polityków robi sobie po prostu jaja. Przepraszam, dosłowny cytat z tej ustawy. I że może warto byłoby zmienić, żeby rzeczywiście pozbyć się jakichś insynuacji, że kto gdzieś zarobił srebrniki niemieckie w Brukseli, albo że coś tam ukrywa, czy zarobił na tym, że jej mąż jest premierem, czy też nie zarobił. Pana zdaniem warto się tym zająć po wyborach? Moje zdanie. Powiem, jakie jest moje zdanie. Ja zawsze uważałem, że jeżeli płaci temu czy innemu politykowi polski obywatel, jest potrzebna przejrzystość i transparentność. Nie wierzę w to i nigdy nie uwierzę, że jeżeli jest małżeństwo i mąż zajmuje wysokie stanowisko albo żona zajmuje wysokie stanowisko, to druga osoba nie wie w ogóle o pewnych działaniach politycznych, niepolitycznych. I jeżeli, dajmy na to, jest małżeństwo, mąż jest parlamentarzystą albo żona jest parlamentarzystką i mają rozdzielność majątkową, to ja uważam, że współmałżonek powinien też składać oświadczenie majątkowe. Mhm. Obywatel powinien wiedzieć, jak rodzina, która jest rodziną, zyskała albo straciła na tym, że ktoś jest wysokim funkcjonariuszem publicznym. Bo to łatwo sprawdzić. Jeżeli ja zarabiam zgodnie z oświadczeniem majątkowym 100 kilkanaście tysięcy złotych, nie mam żadnych innych dochodów, to można zweryfikować i sprawdzić, jak mój majątek przyrasta, co mam w tym majątku, co kupiłem, czy mam jakieś kredyty. I każdy obywatel powinien to sprawdzić. Ja absolutnie w to nie wierzę, że Mateusz Morawiecki nie przyłożył swojego premierowskiego paluszka do tego, żeby żona mogła kupić taniej nieruchomość albo miała informację o sprzedaży taniej, tańszej nieruchomości. To ja mam dla pana cytat.
Dziś częstą praktyką jest intercyza, czyli rozdział majątku. Dzięki temu poseł deklaruje majątek skromny, a żona wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś kiedyś pracował na etacie, później nawet przez te kilkanaście lat ciągle był w parlamencie, a dziś ma duży majątek, to skąd? Wystarczy wziąć ołówek i sobie policzyć. Dokładnie. Nie ma prawa go mieć. Wie pan, kto to powiedział? Kto to powiedział? Jarosław Kaczyński. No widzi pani. W roku 2006. To samo mówił na początku lat 90. W 2019 roku prawie że w kampanii wyborczej obiecywał zmiany w prawie, do których nie doszło. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest za dużo ludzi powiązanych z PiS-em i za dużo ludzi, którzy mogliby Kaczyńskiemu powiedzieć, jeżeli dotknie pan prezes tej zmiany, to my przestaniemy głosować tak, jak pan prezes chce. Jarosław Kaczyński ustąpił, bo Jarosław Kaczyński jest politykiem, który jest bardzo interesowny, a jego interes polega na tym, żeby mieć większość do przepychania swoich projektów ustaw. I powiedział tak, dobra, może tego nikt nie zauważy, może to jest za mało ważne, jak mi zagłosujecie za 10 ustawami, to dla mnie jest to ważniejsze. Ja uważam, że transparentność życia publicznego jest najwyższym naszym nakazem. Jeżeli chcesz się zajmować polityką, to musisz być skazany niemalże na to, że ktoś cię prześwietla, że ktoś sprawdza, co masz, co kupiłeś, za co kupiłeś, czy masz kredyty, czy nie masz kredytu. I powinieneś się ze wszystkiego wytłumaczyć. I twój współmałżonek też. Bo ja rozumiem rozdzielność majątkową. Każdy ma prawo podejmować swoje decyzje, no ale nie może być tak, że premier Morawiecki ma rozdzielność majątkową, on ma kilka milionów, a jego małżonka ma kilkadziesiąt albo kilkaset milionów złotych i tak naprawdę dziwnym trafem te wszystkie transakcje albo większość tych transakcji jest z czasu, kiedy Mateusz Morawiecki jest premierem. No ciekawe dlaczego. Panie pośle, jaką pan ma teorię na działania lub też zaniechania działań prokuratury w sprawie słynnego wypadku na autostradzie, w którym płonęła żywcem trzyosobowa rodzina, a kierowca BMW, mimo że strażacy informowali o tym, że uczestniczyło jeszcze jedno auto w tym zdarzeniu, no to rozpłynął się gdzieś w powietrzu. Teraz jest list gończy po kilkunastu dniach po wypadku wydany za tym panem, który może być już wszędzie. Mam niestety takie wrażenie, że pan mógł mieć bardzo wysokie koneksje polityczno-policyjne i po prostu je wykorzystał. Albo ktoś z jego rodziny, żeby dać mu czas i dać mu przestrzeń do tego, żeby opuścił nasz kraj, może opuścił nasz kontynent. Dlatego, że niestety władza Prawa i Sprawiedliwości nakłania do interesowności, nakłania do pewnych kontaktów, pewnych zależności. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby ten pan albo ktoś z rodziny wykonał telefon do tego czy innego polityka Prawa i Sprawiedliwości, że jest problem, że ktoś może mieć problem, pomóż, znajdź możliwość, znajdź rozwiązanie. I pani doskonale wie, że po kilkunastu dniach czy po kilku dniach list gończy, to tak naprawdę nic nie znaczy, bo ten pan dzisiaj może być w Kolumbii, Ekwadorze, w każdym innym kraju, gdzie nikt go nie znajdzie albo nikt go tam specjalnie szukał nie będzie. No niestety, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że tak naprawdę ten, kto zna polityków Prawa i Sprawiedliwości, może czuć się bezkarnie. Z tym trzeba absolutnie skończyć. To jeszcze na koniec o wypowiedź marszałkini Sejmu, kobiety, chciałam pana spytać. W kontekście marszu, na którym pan był przecież Byłem. W niedzielę, czy państwo znajomi zabierali dzieci na te marsze na przykład? Bo rzeczywiście dzieciaków było sporo. Oczywiście. Ja widziałem dzieci, moi przyjaciele, moi znajomi, którzy byli z różnych części Polski, przyjechali całymi rodzinami. A już warszawiacy to już nie wspomnę. To no był pani taki marszałek spacer, Elżbieta też. Witek powiedziała tak. Rodzice, którzy zabierają swoje dzieci na te okropne marsze, dostaną od nich odpowiednią zapłatę i nie będzie to szacunek. I dodała, że dzieciom się rysuje na czołach 8 gwiazdek. Widział pan takie dziecko ze 8 gwiazdkami na czole? Nie widziałem w ogóle takiego dziecka, ale widziałem natomiast dzieci, które były uśmiechnięte, miały w ręku flagę Polski, flagę europejską. Nawet mój przyjaciel, premier Marek Belka, który jechał ze swoją grupą przyjaciół, miał ze sobą flagi Polski, flagi europejskie, stał w Warszawie, rozdawał te flagi. Dzieciaki podchodziły, bo to jest na zdjęciach, po te flagi, bo dumnie szły z tymi flagami. Więc mogę powiedzieć tak. Wstyd mi, pani marszałek, że jest pani marszałkiem Sejmu, w którym ja zasiadam i próbuje pani pokazać, że jest pani szefową parlamentu i wpisuje się w pani w tę taką brutalną, nieprawdziwą, agresywną retorykę Prawa i Sprawiedliwości. Tak pokojowej manifestacji, tak pokojowego marszu dawno nie widziałem. Uśmiech,
entuzjazm, radość i chęć zmiany 15 października. To były emocje, które towarzyszyły uczestnikom tego marszu, bez względu na to, czy ktoś miał 5 lat, 55, czy nawet 100 lat, bo chyba zdaje się 102-latka była najstarszą, uczestniczką tego marszu. Panie pośle, na koniec. Co pan ma do przekazania, jakby co to kamera, numer 4, tym, którzy nie chcą iść na wybory lub wahają się, żeby iść? Dlaczego na nie trzeba iść? Lub też nie trzeba, no nie wiem. Wybory to jedno wielkie święto demokracji. Jeżeli nam się coś nie podoba, chcemy zmienić, nasz głos ma wielką, nieprawdopodobną moc. Jeżeli chcemy Polski europejskiej, sprawiedliwej, wolnej, tolerancyjnej, prawej i sprawiedliwej, to 15 października wszyscy idziemy na wybory. Oczywiście ja namawiam, głosujcie na Lewicę, lista numer 3, ale jeżeli nie Lewica, to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, ale trzeba iść na wybory, bo frekwencja i taki obywatelski obowiązek trzeba spełnić, żeby 16 móc nie narzekać, a to jest bardzo ważne. 16. Móc nie narzekać. 13 to będziemy mieli ciszę wyborczą. Tak. Bardzo czekam na ten dzień, szczerze mówiąc. Panie pośle, jeszcze na koniec wyniki naszej ankiety. Pytaliśmy naszych widzów, czy boją się wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Proszę zgadnąć, jaki jest wynik. 70 się boi. 69. No, się boję. 31 nie, Polacy na to nie pozwolą. Polacy na to, no ale widzi pani, 69% uważa podobnie, że to się może wydarzyć. Tak. I o tym są też te wybory, więc jeżeli chcemy być w wielkiej europejskiej rodzinie, w której już jesteśmy zadomowieni, przez moment PiS nas chce z niej wypychać, nie pozwólmy na to, żeby ktoś nas wyrzucił z jednej wielkiej naszej wspólnej Europy. Tomasz Trela, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pośle. Proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości, bo do drugiego Tomasza, tym razem Tomasza Walczaka się na chwilę przeniesiemy, który dla państwa już za chwilę poprowadzi raport Walczaka. Jakby nie było. Dzień dobry, Tomku. Co u ciebie dzisiaj w programie? No, zastanawiam się, co tam wynika z tej super niedzieli politycznej, no bo widzieliśmy te starcie korespondencyjne PiS-u z Platformą. Każdy swoje wnioski z tego wyciągnął. Mam dzisiaj politologa, który z nami to wszystko przedyskutuje. Zaraz będę go przedstawiał państwu. No i zobaczymy, czy zdanie mojego gościa cokolwiek zmienią te starcia właśnie korespondencyjne, bo można mieć wątpliwości, czy przy tej polaryzacji ktoś jeszcze jest w stanie być przekonany przez takie wielkie eventy, jak widzieliśmy je w niedzielę. No ale to jeszcze zachęcając naszych gości, powiedz, kto będzie twoim gościem? No dobra, zdradzę, to trudno. Naszych widzów. No. Chciałem trochę suspensu zachować, ale skoro chcesz, to ci mówię. Nie ma, wyciągam wszystko. Łukasz Muńczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, będzie z nami tutaj analizował to, co się wydarzyło w weekend i w ogóle tą kampanię sobie tam przedyskutujemy, czy w ogóle jest o czym dyskutować, bo mam też takie momentami wrażenie, że my próbujemy usilnie jakieś racjonalne wnioski wyciągnąć z tego wszystkiego, a być może nie ma o czym rozmawiać tak naprawdę. Nad tym też trochę się pozastanawiamy z moim gościem. Tomasz Walczak, bardzo dziękuję. Jego raport już za chwilę, drodzy państwo. Tomasz Trela przed chwilą, raz jeszcze bardzo dziękuję bardzo. I razem z państwem, namawiając wszystkich do wzięcia udziału w tych wyborach, a przede wszystkim namawiając kobiety, pokażemy państwu bardzo, bardzo, bardzo mocny, bardzo przemawiający do wyobraźni spot, który jest skierowany właśnie profrekwencyjnie, żeby uświadomić paniom, Polkom, młodym, młodszym, starszym, że stanowimy ponad połowę polskiego społeczeństwa i ponad połowę uprawnionych do głosowania wyborców. W związku z tym warto wziąć w rękę długopis, wybrać swojego kandydata i zagłosować, bo pamiętajmy, że nawet jeżeli nie interesujemy się polityką, to polityka interesuje się nami, o czym dobitnie właśnie kobiety przez ostatnie lata się przekonały. Ja się już z państwem żegnam. Dziękuję za dziś. Wracamy jutro 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Proszę zostać i zobaczyć ten spot. Kobiety mają w tej chwili lepiej niż miały 10 lat temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który kobietę stawia na piedestal. Kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem. Tworzy się sztuczną narrację właśnie o jakimś piękne dla kobiet. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25 roku tutaj daje przyjęcie. To jest zwierzęta, to jest rodzinie zasoby węgla na Polskę. Nasze zmiany klimatu. Czarnym złotem, jak niektórzy mówią. My mamy zapasy węgla na 200 lat. Kobiety sukces edukacyjny to w tym mierze rozrywka. Ona nie potrzebuje go aż tak bardzo jak mężczyzna. Niepełnosprawni powinni starać się zrównać pełnosprawnym, a nie odwrotnym postępowaniem. Brońmy nam przed ideologią LGBT. Pochodzi z tego samego korzenia, co narodowy socjalizm hitlerowski. Ja bym to badał, ale... Kobiety dla
Dzień dobry, to jest raport Walczaka. Przyglądamy się temu, jak politycznie Polska wygląda po super niedzieli, starciu korespondencyjnym Prawa i Sprawiedliwości i zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. Ze mną studiuje Łukasz Muńczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy sobie dyskutować o tym, co tam się wydarzyło. I tak przed wejściem rozmawialiśmy o tych liczbach, czy było 100, 200, 300, 600 tysięcy. Tak się zastanawiam, czy w tym marszu było istotne tak naprawdę, ile tych osób przeszło. Czy liczą się obrazki, które płyną z Warszawy, że jest tłum, że jest jakaś energia. I to po prostu mówi samo za siebie. Nie trzeba dokładnych liczb podawać. Bo jak zwykle po każdym marszu sobie dyskutujemy, kto ma rację, kto lepiej tutaj wyrokował frekwencję. No ale ona chyba wobec tego, jakie obrazki poszły, chyba jest mniej istotna. No oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w epoce technologii, w epoce dronu, w związku z tym jakby z tej perspektywy, z góry wszystko dobrze wygląda. I w niedzielę z perspektywy Platformy bardzo ładnie wyglądało. No oczywiście jakkolwiek nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o jakiej liczbie do końca mówimy, pewnie i nie o milionie, i nie o 100 tysiącach, ale wyglądało naprawdę, że to było przedsięwzięcie masowe, tak? Że było widać ludzi na bardzo długiej arterii, którzy przyszli wyrazić jakiś, no de facto nogami przyszli wyrazić jakiś pogląd polityczny, prawda, że się wobec czegoś prawdopodobnie, jak wiemy, nie zgadzają tak z pewnym wizerunkiem utrwalonym przez ostatnie 8 lat, w związku z tym ta moc mobilizacyjna na pewno należy ją docenić, zwłaszcza, że żadna partia w Polsce nie jest partią masową, w związku z tym to nie jest tak, że zwieziono działaczy, prawda, no, nikt nie ma kilkuset tysięcy działaczy, w związku z tym to są ludzie, którzy poświęcili swój prywatny czas, pewnie też prywatne pieniądze do tego, aby się do Warszawy dostać, aby przemaszerować. I te obrazki rzeczywiście, one są o tyle znaczące z perspektywy tego, co się dzieje w kampanii, że było dość spokojnie i ten przekaz był taki, że jednak jest jakiś, z perspektywy oczywiście tej części elektoratu, że jest jakiś wybór, który nie jest tylko, można powiedzieć, skoncentrowany na takiej całkowitej negacji czy, Prawa i Sprawiedliwości, czy takiego antypisu. Wiem oczywiście, że chodzi o antypis, natomiast myślę, że od dawna Platforma zapomniała o tym, że powinna jednak budować, powiedziałbym, jakieś kierunki swojej polityki, które są niezależne jakby od tego, że jest gdzieś ten rywal, z którym trzeba się cały czas mierzyć. Tak? W związku z tym, że jest jeszcze jakiś ten mityczny elektorat niezdecydowany, który nie chce się wpisać w ten konflikt, można powiedzieć, na otwarty, w tą otwartą polaryzację i być może właśnie do niego po niego należałoby sięgnąć w jakiś sposób, pokazać, że jest jakiś pomysł, że jest jakaś optymizm, bo to jest chyba słowo, które najczęściej było powtarzane po niedzieli. Właśnie, tego w pewnym momencie też brakowało chyba po stronie Platformy Obywatelskiej, że nie była w stanie takiej energii wykrzesać, pokazać, że tak naprawdę idziemy po zwycięstwo. To było takie, no okej, okay, no mobilizujemy się, idziemy przeciwko Kaczyńskiemu, ale to takie marsze rzeczywiście, one są chyba też po to, żeby organizowane, żeby właśnie pokazać, że jednak gdzieś ta jest wola zwycięstwa i jest jakaś taka nadzieja, że coś można zmienić, no bo ta energia społeczna jest po naszej stronie, tak? Myślę, że w ten sposób Platforma powieliła błąd Prawa i Sprawiedliwości, bo oparła się o ten najbardziej zaangażowany elektorat, o tych osłabionych silnych razem. I w dużym stopniu czerpała, można powiedzieć, z różnego rodzaju wypowiedzi pojawiających się w mediach społecznościowych, bardzo skrajnych, bardzo emocjonalnych. I wydawało się, że generalnie cały elektorat, potencjalny elektorat w ten sposób myśli. Ale wiemy doskonale, że algorytm oszukuje nasze zdolności poznawcze, pokazuje to, co jest klikalne i wydaje się rzeczywiście, że wielu w ten sposób myśli, ale jednak zakładamy, można powiedzieć tak z punktu widzenia, można powiedzieć nauki, że dominują ludzie raczej o takim średnim zaangażowaniu, powiedzielibyśmy, tak? O średniej takiej fali emocjonalnej. W związku z tym trzeba do nich się zwracać, a nie tylko szachować rzeczywiście hasłami, że będą trybunały, będą więzienia, prawda? Oczywiście Tusk mówi o rozliczeniach, bo tę część elektoratu też musi dbać. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to wszystko nawet przy zmianie władzy nie nastąpi od tak, prawda? Tutaj są
różnego rodzaju powinności, które są przez prawo ustanowione i to nie jest tak, że jednego dnia się da wszystko zmienić. W związku z tym trzeba zaproponować coś, tak jak mówię, coś pozytywnego, co da jakąś taką, przynajmniej dla części elektoratu, jakąś nadzieję. No, oczywiście to jest w tym sensie, może być też błędne, dlatego że musimy pamiętać o tym, że partie i od Platformy i wcześniej przez 8 lat, teraz przez PiS, że to są partie, które tak naprawdę w większości zarządzają własnym elektoratem, prawda? I rzeczywiście zdają sobie z tego sprawę, że jest znaczna część tego elektoratu, który ich nie popiera, ale tak jakby on, można powiedzieć, de facto nie istniał, tak? Bo w narracji się przewija ten, który jest, któremu to niejako jest... Te hasła czy te programy są do niego wysyłane. W związku z tym zakłada się, że ten taki wyborca czy społeczeństwo mniej zaangażowane, nie chcę powiedzieć, że jest mniej istotne, ale tak naprawdę jakby operuje się cały czas wokół wyobraźni własnego elektoratu. Mhm. Ja tak się zastanawiam, w normalnych warunkach, tak jak my rozumieliśmy do niedawna jeszcze politykę, wydawałoby się, że te obrazki płynące z Warszawy skontrastowane z tym, co się wydarzyło w Katowicach, gdzie działacze Prawa i Sprawiedliwości zebrali się na swego rodzaju takie gusła antytuskowe, no to powinno jakby już załatwić sprawę, że ci niezdecydowanie teraz na pewno już pójdą z Platformą, czy w ogóle szerzej z opozycją, no bo ta ma właśnie tą nadzieję, ma tą większą energię społeczną. Tylko tak się zastanawiam, czy w ramach tej polaryzacji, którą my tutaj mamy w Polsce, takie eventy są jeszcze w stanie cokolwiek zmienić. A jeśli tak, no to czy na tyle istotnie, żeby wpłynąć na ostateczny wynik wyborów? Ja się też tak długo zastanawiałem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość stosuje, można powiedzieć, ten sposób zagrzewania, takiej mobilizacji negatywnej, tak, wokół Tuska. Nawet żartowałem na Twitterze, że główną postacią w niedzielę był Tusk na marszu i na konwencji, tak, jakby to... Ale on się chyba już jak polityk z tym pogodził. Rzeczywiście to jest skuteczne, no bo na pewno... Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie nie musi utwardzać własnego elektoratu, tak? On jest przekonany. Oczywiście trzeba pokazywać pewnie taką postawę niezłomną, ale o ile, tak jak powiedzieliśmy sobie, że Platforma próbuje iść w ostatnim czasie w taki format i formułę takiej nadziei, można powiedzieć, jakieś zmiany, o tyle Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie gra rzeczywiście tą kartą takiej negatywnego wizerunku Tuska, który właśnie owych niezdecydowanych ma zniechęcić, że to jest zagrożenie, tak? Że te 8 lat jego rządów było oceniane się znacznie negatywnie, tak, że wszelkiego rodzaju problemy społeczne się nawarstwią po raz kolejny, tak? Jest straszenie uchodźcami, prawda? Jest straszenie podniesieniem wieku emerytalnego i wiele jeszcze innych elementów, które się pojawia. I to być może z punktu widzenia takiego niezdecydowanego wyborcy, on, który, tak jak mówię, nie jest zaangażowany, no, ale można go przestraszyć, tak? Można go przestraszyć, w związku z tym on ma dwie drogi wyjścia. No, może przenieść swoje głosy na PiS, ale może też nie pójść na wybory, tak? I wówczas będzie to starcie, czy byłoby to starcie tego najtwardszego elektoratu, a tutaj pewnie Prawo i Sprawiedliwość kalkuluje, że przynajmniej jeśli chodzi o tych zdecydowanych, to ma większość. Wiesz, też zastanawiam, bo oczywiście demobilizacja jest bardzo istotna, zresztą to widać po stronie Platformy Obywatelskiej, widać po stronie Prawa i Sprawiedliwości, no ale też Prawo i Sprawiedliwość to nie jest tylko ten twardy elektorat, tego takiego najtwardszego, betonowego elektoratu jest pewnie z 15%. Reszta to jest taki warunkowy, to Sadura z Sierakowskim nazywają go cynicznym, ja bym raczej powiedział warunkowy, który rzeczywiście głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, bo coś im Prawo i Sprawiedliwość daje, jakąś korzyść ma. Jakiś dietetyczny taki. Tak, ale niekoniecznie jakby zgadza się z całą tą otoczką narodowo-katolicką, która towarzyszy Prawo i Sprawiedliwości. Jaką ofertę dla nich może mieć Prawo i Sprawiedliwość? Czy tylko to właśnie straszenie Tuskiem, że on przyjdzie i wam zabierze? Czy jednak to, że dzisiaj tylko tym Tuskiem straszy, to może tak naprawdę też ich własny, ten warunkowy elektorat zdemobilizować, który też no, dla osiągnięcia sukcesu wyborczego no, jest niezwykle istotny dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja się zgadzam rzeczywiście, że ten warunkowy, jeśli go tak będziemy nazywać, elektorat, on jest obdarowany różnego rodzaju benefitami, ale nie ma dla niego jakiejś takiej szerszej formuły. Nawet takiej szerszej formuły powiedziałbym, nie chcę iść jakby w jakieś kategorie filozoficzne, ale tak naprawdę, że każdy ma jakieś potrzeby, prawda? Każdy jest nośnikiem, zwolennikiem też jakiejś ideologii, wokół niej konstruuje, albo zostanie utrzymane to, co dostaliśmy, tak? Czy to, co dostaliście, albo będzie zabrane. W związku z tym, tak jak mówię, nie ma tej szerszej formuły i wystarczy, że wydaje się, oceniając to z zewnątrz, rzeczywiście, że chodzi o to, żeby do siebie tych ludzi przekonywać. Oczywiście to też, jeśli tak można powiedzieć, strukturalnie popatrzymy na społeczeństwo polskie, no to wiemy, że jakby najmniej teoretycznie jest dla takich ludzi, którzy są sami, prawda, którzy są, nie są
wiekowo dojrzali, prawda, i w związku z tym oni, być może właśnie jest ten elektorat zdefiniowany jako elektorat Platformy, którego nie można wyciągnąć, tak, bo mamy oczywiście 800+, mamy emerytury 13, 14, w związku z tym do niego się można powiedzieć, po niego nie sięgamy, bo wiemy, że on w jakiejś części zagłosuje, ale rzeczywiście to nie jest ten kierunek. Chociaż taka ciekawostka, to gdzieś mi dzisiaj rzeczywiście mignęło, że jedna z propozycji to jest sfinansowanie kursów na prawo jazdy. Tak? To z perspektywy 18-latków pewnie jest interesujące, bo raz, że to nie mają dochodów, dwa, że to jest drogie. W związku z tym kogoś zauważa, ale tak mówię, zauważa go na poziomie ekonomicznym, tak? Na poziomie realizacji jego problemów ekonomicznych. Ale tak naprawdę to, co dzisiaj możemy się zgadzać lub nie, jakby z tym, co powinno być na agendzie, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że młodzi ludzie odczuwają różnego rodzaju lęki, które no akurat przez Prawo i Sprawiedliwość nie są postrzegane pozytywnie. Tak? To właśnie odejście, można powiedzieć, od jednego systemu wartości, który kiedyś był prezentowany przez Kościół, spowodował, że poszli chociażby w postrzeganie chociażby ekologii jako niezależnie od, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju zasadności naukowej, to też oni postrzegają jako format pewnej religii wyznania pewnych wartości, prawda? I w tym sensie poszukują. A tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma dla nich niczego do zaoferowania, no bo mówi o węglu jako polskim złocie, prawda? I o tym, żeby utrzymać kopalnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym można powiedzieć, że to jest w pewien sposób elektorat porzucony, tak? Czyli natomiast oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że ta stratyfikacja elektoratu pokazuje, że tych młodych jest cały czas niewiele, ale jeżeli dzisiaj niejako partie walczą o pojedyncze mandaty, w związku z tym wydaje się, że tę ofertę należałoby poszerzać, a ta polaryzacja spowodowała, że ta kumulacja negatywnych emocji wydaje się jest dużo ważniejsza niż jakieś wyjście naprzeciw potrzebom. Ja noszę w ogóle takie wrażenie, że żadna z w jakimś sensie, no może te mniejsze partie, ale żadna z tych dwóch głównych partii nie idzie w taką narrację bardziej uniwersalną, bo wydaje się, że ta taka bardzo, można powiedzieć, emocjonalna, twarda jest skuteczniejsza i nikt nie chce się z niej wyłamać. Znaczy, ja rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, dlaczego w to idzie, no bo jeżeli chciałbym merytorycznie podejść do sprawy, no to trzeba by było zadać kilka niewygodnych pytań dla Prawa i Sprawiedliwości. Co się stało z programem mieszkaniowym, niezwykle istotna dla wielu ludzi sprawa, ale co się stało z gospodarką, czemu mamy ciągle inflację, czemu gospodarka hamuje, tak? I tu w merytoryce Prawo i Sprawiedliwość musiałoby na te pytania zacząć odpowiadać. Padły pytania o dzietność, która miała zostać przywrócona, ale no, mamy najniższą od II wojny światowej. Trochę nie rozumiem Platformy Obywatelskiej. Czy oni po prostu nie mają pomysłu, co zaoferować Polakom, pana zdaniem, czy po prostu uznali, że no, ta polaryzacja będzie najwygodniejsza, bo najwięcej można z niej wyłowić po prostu? Na pewno Prawo i Sprawiedliwość miało im, już chyba nie ma, ale miało doskonałą okazję do tego, aby zadać parę interesujących pytań i w ten sposób zachęcić do referendum, prawda? Zdajemy sobie sprawę, jakie pytania tam nie padły, jakie nie mogą paść z perspektywy tego elektoratu, który dba Prawo i Sprawiedliwość, bo można rzeczywiście było zapytać o przyszłość, o dzietność, o związki partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Tak można było o to zapytać. Już nawet nie mówię o dopuszczalności przerywania ciąży, ale można było o to zapytać. Ale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie mogło paść takie pytanie, bo Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie pozwoliłoby sobie na to, żeby utracić jednego zdecydowanego wyborcy, który jest po jego stronie. W związku z tym ten rodzaj pytań, a nie inny. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, no to no niewątpliwie 8 lat odzwyczaja od zarządzania elektoratem, no bo poza wysyłaniem haseł, poza dyskusją w mediach społecznościowych, to tak naprawdę co opozycja robiła, czy mogła robić. Zdajemy sobie sprawę, że oczywiście opozycja, czy partie opozycyjne, zwłaszcza Platforma Obywatelska, dominuje chociażby w samorządach i w tym sensie prowadzi politykę, która jest skierowana znowu w stronę jej elektoratu, więc w sensie to jest w mniejszej skali, ale powtórzenie pewnych rozwiązań ekonomicznych czy gospodarczych, które się pojawiają na poziomie centralnym. Więc tutaj niewiele może zrobić i nie wychodziła bardzo długo z tą ofertą. Tak jak mówię, nie wychodzili z czymś, no zaraz jakby widać brak takiej historycznej ciągłości myślenia o państwie. To znaczy wiemy, że niezależnie od tego, kto rządzi, są pewne problemy, które pozostają i też które narastają nowe. W dużym stopniu Platforma Obywatelska, najpierw pogubiona brakiem lidera, później od powrotu Tuska, cały czas koncentrowała się jednak na tym, że pierwsze i podstawowe zadanie to jest odsunąć PiS od władzy i rozliczyć, prawda? Jakby to są te dwa kryteria. Tak jakby, ja nie twierdzę, że należy uznać Prawo i Sprawiedliwość za jakiś rodzaj
można powiedzieć, tak z perspektywy jakby polskiego systemu politycznego przez wieki, że to jest jakiś epizod, którym kiedyś nie będziemy mieli do czynienia, prawda? Bo widać, że ta nasza strona specyficzna jest bardzo, polityczna jest bardzo specyficzna. Ale Platforma nie zachowała się w ten sposób, że być może nastąpi zmiana władzy i jest jakiś pomysł, tak? Na zasadzie takiej, a to wygląda w ten cały czas w ten sposób, dajcie nam władzę, a my rozliczymy, odkręcimy, a potem się zobaczy, prawda? W związku z tym tutaj tego brakuje. Zwłaszcza, że no, pewne rzeczy socjalne, ekonomiczne, które się pojawiły w programach czy w realizacji przez Prawo i Sprawiedliwość, no, są pewnie trudne do, czy byłyby dzisiaj trudne do odkręcenia. Dziś już nikt nie mówi w zasadzie takim językiem neoliberalnym, no może poza częściowo, poza Konfederacją, tak? W związku z tym to nie jest dzisiaj coś, co chcemy słuchać, zwłaszcza w realiach najpierw pandemii, później wojny, teraz inflacji. W związku z tym to są takie kategorie, których, tak jak mówię, nie chcemy słuchać, bo chcemy słuchać, co ewentualnie państwo jest w stanie zagwarantować albo w jakiś sposób ulżyć, tak? No właśnie, ale też może być tak, że na przykład Platforma rozumie, że nie przelicytuje pewnych rzeczy. No trudno już wymyślić coś równie rewolucyjnego dla polskiej sceny politycznej niż 500+ i szerzej transfery pieniężne. Do tych transferów pieniężnych no zawsze można dorzucić, można wymyślić nowe, no ale one już nie będą takiego zysku politycznego dawały, jak dało 500+. Opowieść o lepszych usługach publicznych. Każdy chciałby, żeby lepiej edukacja działała, czy służba zdrowia, ale to jest no, z punktu widzenia zwykłego obywatela nudne. Takie techniczne opowiadanie, jak ma funkcjonować NFZ, żeby to wszystko było sprawnie, gdzie trzeba dosypać pieniędzy, która gałąź medycyny powinna dostawać więcej. To jest po prostu, nikogo to nie interesuje. To można sobie oczywiście w kręgach eksperckich przedyskutować i tam na pewno grono eksperckie bardzo chętnie o tym będzie rozmawiać, no, ale dla większości to jest mało sexy po prostu. Może też Platforma uznała, że skoro nie da się przelicytować Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma w ogóle nawet co iść. Tak, oczywiście zgadzam się, że nie ma takich tematów nośnych, które są uniwersalne społecznie, to znaczy, które elektorat, można powiedzieć, kupuje jako całość. No bo inflacją też w zasadzie duża część się przejmuje, ale to nie jest tak, że wszyscy się tym przejmują, prawda? Chyba ją trochę oswoiliśmy. Tak, oswoiliśmy. Wydawało się, że takim tematem był strajk kobiet i w ogóle ta decyzja Trybunału o usunięciu przesłanki eugenicznej z tego, że to będzie coś, wokół czego zbuduje się jakaś szersza koalicja myślenia. To też tak nie zadziałało, prawda? W związku z tym to są bardzo nośne tematy, ale jednak nie na tyle uniwersalne, żeby zainteresowały wszystkich, żeby, można powiedzieć, w jakiś sposób trwały, zweryfikowały tę scenę polityczną. I oczywiście to jest wygodne przeglądanie się na tym, jak z perspektywy opozycji, przeglądanie się, punktowanie tego, co robione jest przez 8 lat i mówienie, że my zrobilibyśmy inaczej. Natomiast, no, można powiedzieć, uczciwy i średnio rozgarnięty wyborca, przepraszam za to określenie, ale chciałbym to zilustrować, wie doskonale, że można powiedzieć, że nasza scena polityczna wykonała pełen obrót, tak? To znaczy wszyscy byli, w jakiejś części sprawowali władzę, tak? I teraz można sobie wyobrazić i dokonać takiej oceny, jaka była skuteczność tych wszystkich. Oczywiście realia były różne, ale doskonale wiemy mniej więcej, kogo na co stać, tak? I teraz my żyjemy oczywiście wielką nadzieją i to jest też ciekawe, bo przy tej polaryzacji na przykład partie mniejsze, jak Trzecia Droga, jak Lewica, jak Konfederacja, to są często ugrupowania, które mówią o polityce dużo bardziej abstrakcyjnie, prawda? Dużo bardziej uniwersalnie, tylko dlatego, że w zasadzie ich program nie ma wielkich szans na realizację, tak? W związku z tym wtedy można mówić o tym. Natomiast jeśli się widać wyraźnie, że zawsze te partie w Polsce, które były na styku między przejęciem władzy albo jej utraceniem, to one zawsze bardzo, można powiedzieć, personalnie traktowały politykę, a niekoniecznie właśnie abstrakcyjnie na zasadzie takiej, że trzeba jakąś reformę przeprowadzić, która będzie da jakieś benefity, można powiedzieć, za lat 10, za lat 20, prawda? O tym się nie mówi, ma być tu i teraz, tak? Tu i teraz ma być transfer społeczno-ekonomiczny, tu trzeba dosypać pieniędzy, tu trzeba coś zmienić i budzimy się w realiach, w których społeczeństwo się starzeje. Okej, wszyscy wiedzieli, że to jest problem, ale nagle dowiadujemy się, że zestarzeli się nauczyciele, prawda? Że nie mamy nauczycieli od przedmiotów ścisłych, prawda? I teraz jeśli ten trend edukacyjny będzie w ten sposób postępował, no to są problemy strukturalne, z którymi się będziemy mierzyć. Teraz do końca nie wiadomo, jak to rozwiązać, bo nasze możliwości naszego Skarbu Państwa, naszej gospodarki są ograniczone, żeby takim ludziom podnieść finansowanie, żeby ich zachęcić. No, oczywiście można mówić o pieniądzach, ale też można mówić o pewnych ja nie chcę mówić na zasadzie kiedyś to było, ale obaj z panem redaktorem doskonale pamiętamy, że
pozycja nauczyciela, niezależnie od finansowania, była inna lat temu 30, prawda, niż jest teraz. Tak? W związku z tym kiedyś było tak, że jeżeli nauczyciel coś powiedział, to rodzic jeszcze, można powiedzieć, kolokwialnie poprawił. Tak? Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest na zasadzie, że ci nauczyciele nie są szanowani, bo słabo zarabiają, a dodatkowo jeszcze tak naprawdę z perspektywy rodzica, rodzic wie więcej. Oczywiście tutaj powiem trochę wbrew sobie jako liberał, ale powiem rzeczywiście, że to jakby ta edukacja liberalna doprowadziła do tego, że dzisiaj wszyscy staliśmy się egoistami. No, myślimy o rzeczywistości właśnie z perspektywy mikrokosmosu, czyli nas samych, tak? Jak ja mogę się realizować, jakie ja mam korzyści, a nie myślę w jakiejś takiej osławionej, można powiedzieć, strukturze społecznej, czy strukturze pewnej wspólnoty, o której się mówi. Oczywiście to słowo wspólnota się pojawia, ale ono jest dzisiaj puste znaczeniowo, tam już nic nie ma, tak? Trudno mówić o jakiejś wspólnocie, są jeszcze jacyś zainteresowani w jakichś tam sektorach, natomiast ja obserwuję, wydaje mi się, że nikt nigdy wspólnoty nie widział, a teraz jeszcze bardziej jej nie widać. Mhm. Znaczy, można zbudować wspólnotę właśnie wokół jakichś abstrakcyjnych rzeczy, nie konkretnie interesów ekonomicznych, ale właśnie jakiś, nie wiem, kwestii światopoglądowych, religijnych i tak dalej. No i to z jednej strony robi Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest łatwe i wygodne. Z drugiej strony robi to Platforma Obywatelska, bo to jest łatwe i wygodne. No ale mamy na przykład Lewicę, która no, stara się mieć jakiś program. Ona w tej kampanii stara się być merytoryczna. No ale gdzieś ginie w tym wszystkim, tak? No bo z jednej strony widzimy badania, które mówią, że te konkretne tematy chcielibyśmy w kampanii oglądać. To jest oczywiście zawsze służba zdrowia, to jest mieszkalnictwo, to jest edukacja. No ale kiedy jakaś partia o tym zaczyna mówić poważnie, tak jak stara się robić to Lewica, no przepada w tym zgiełku po prostu. Ja posłużę się, nie chciałbym nikogo urazić, ale posłużę się takim porównaniem. No, jeśli spojrzymy na Warszawę, mamy historycznie dwa kluby piłkarskie, Legia Warszawa i Polonia. I Polonia ma swoich zaangażowanych kibiców, których na tle Legii z całym szacunkiem jest niewielu, prawda? Bo Legia jest traktowana w wyobraźni jako ta drużyna, która może odnosić sukcesy, która ma budżet, prawda, która rzeczywiście może się realizować nie tylko na tym krajowym podwórku, ale europejskim. Polonia ma z tym od lat problem. I trochę tak jest z tymi ugrupowaniami. Rzeczywiście, że wiemy, że część elektoratu mówi, no ale tak naprawdę wszystko to Tusk może mi zapewnić, Platforma może mi zapewnić, co zapewnia mi Lewica. Okej, oni mówią bardzo ładnym językiem, to się dobrze słucha, prawda, to są można powiedzieć interesujące pomysły, ale zakładamy, że chcemy iść za większym, prawda, czyli dążymy do zwycięstwa, chcemy popierać zwycięzców, tak, w związku z tym zakładamy, że okej, może to jest dużo bardziej do nas przystające, ale jednak trochę za mało jakby z perspektywy tego, jakie szanse możemy uzyskiwać. W związku z tym, tak jak mówię, one dzisiaj, kiedy się posłucha, to chyba najciekawsze w kampanii wyborczej właśnie rzeczywiście są te sesje czy te spotkania niewielkie zazwyczaj tych mniejszych ugrupowań, no bo one starają się jakoś, można powiedzieć, wyjść poza ten utrwaloną konfrontację PiS-antyPiS, natomiast ona niejako ich wciąga, prawda? W związku z tym zdajemy sobie z tego sprawę, że obecność Trzeciej Drogi czy Lewicy na marszach Platformy, no teraz Trzeciej Drogi nie było. No w ten sposób też jest sygnałem dla elektoratów, że tak naprawdę no, nie ma innej możliwości jak koalicja, w której karty będzie rozdawał Tusk, prawda? W związku z tym to też jest jakby to, że jakby co można zaproponować innego, na ile można przemycić, można powiedzieć, rozwiązania własne. My zdajemy sobie z tego sprawę, że jeśli spojrzymy na polską scenę polityczną, to żadne ugrupowanie, które nie weszło w skład koalicji rządzącej, czy jakby nie współrządziło, nie przetrwało, tak? Więc zdajemy sobie z tego sprawę, że czy teraz z perspektywy Konfederacji, czy Trzeciej Drogi, czy bardziej Polski 2050, to też jest pewna konieczność. Pewnie jedną kadencję można przetrwać, ale w drugiej zasadzie już trzeba wejść, znaleźć się w kręgach władzy, żeby jakieś elementy programu realizować. Oczywiście możemy się uśmiechnąć, przecież to jest poważna sprawa, możemy się uśmiechnąć na pewne pomysły gospodarcze, które ewentualnie miałoby realizować Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Konfederacją, tak? Ale no, w jaki sposób ten elektorat próbuje się przynajmniej przekonać. Natomiast oczywiście to nie zawsze działa, a w sytuacji polaryzacji dużo mniej działa, bo to jest w ogóle ciekawe, jeśli się spojrzy na tę polską scenę polityczną właśnie z punktu widzenia polaryzacji, bo mówimy polaryzacja jako klucz, prawda, do rozumienia. Tylko musimy sobie zdać sobie sprawę, że są na świecie modele demokratyczne, które są jakby z natury spolaryzowane. Myślę tu o modelu westminsterskim. Tylko, że jakby kierunek wyglądał zupełnie inaczej. Można powiedzieć, najpierw zdefiniowano, że społeczeństwo jest w jakiś sposób różnorodne i wówczas mogą funkcjonować, można powiedzieć, dwa bloki polityczne, które ze sobą się wymieniają, ale
i społeczeństwo jest dojrzałe, i system instytucjonalny jest dojrzały, i system jako taki jest dojrzały do tego, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nie wyłącznie, można powiedzieć, głosujemy czy decydujemy o sprawach z perspektywy własnego ugrupowania, ale z perspektywy szerszego interesu społecznego, bo gdyby ten model polaryzacji był w Stanach Zjednoczonych, to tam nic nie zostałoby przegłosowane, gdyby była, bo w zasadzie cały czas można było sytuację patrzeć. Trochę w tą stronę idzie tam, to widzimy, że zwłaszcza partia republikańska. Tak, to się zmieniło, problem, to tak? Się zmieniło, tak, to się stopniowo... Był długo rzeczywiście konsensus ponadpolityczny, u nas w zasadzie go nie dojrzeliśmy, pewnie go prędko nie zobaczymy, chociaż też pytanie, czy to nie jest to, że to są ostatnie takie wybory. Ja wiem, że już kilka razy mówiono, że to już koniec, bo wiadomo, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie są politycy młodego pokolenia, nawet jeżeli za młode pokolenie uznajemy 50-latków, jak mamy w zwyczaju w Polsce, tylko jednak ludzie, którzy już ostatnie boje polityczne, mam wrażenie, toczą. Być może za 4 lata ich już nie będzie. Widzieliśmy w 2019 roku kampanię. Była chyba jedna z najbardziej merytorycznych, jaką można było w ostatnich latach obserwować, ale tam nie było Tuska. Było trudniej rzeczywiście przeciwko niemu mobilizować. Dziś PiS trochę idzie na łatwiznę, no bo ma znanego przeciwnika, może przeciwko niemu walczyć. No ale za chwilę może i zabraknąć w polityce tej wielkiej Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, no bo oni jakąś emeryturę w końcu będą musieli pewnie przejść. No i wtedy będzie pytanie, jak się PiS i Platforma w tym odnajdzie, bo nagle trzeba będzie pewnie merytorycznie porozmawiać. Przykład Platformy jest znany, bo wiemy doskonale, kiedy zabrakło Tuska, że był to naturalny brak przywództwa. Tak? I oczywiście poszukiwano, pamiętamy, poszukiwano, mówiono o Budce, no Budka przejął, potem mówiono o Trzaskowskim. Trzaskowski oczywiście jest tak dalej szykowany jako lider, czy jako kandydat w wyborach prezydenckich najpewniej. Czyli jest w odwodzie, można powiedzieć. Ale rzeczywiście trudno sobie wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość bez Jarosława Kaczyńskiego. I widać, że... Politycy się zużywają, no bo tu prawa biologii są nieubłagane. Natomiast oczywiście nie widać, tak? Nie widać naśladowców. Dla mnie do pewnego stopnia na przykład osoba, czy jakby, no może nawet nie tyle osoba, ale przekaz technokraty Morawieckiego, który teraz stał się, można powiedzieć, takim politykiem o zabarwieniu konserwatywno-narodowym, jakby nie do końca jest wiarygodny. Był przez szereg, można powiedzieć, miesięcy mało wiarygodny, tak? Ale rzeczywiście widać, że ten człowiek kiedyś uznawany za niemalże geniusza ekonomii, prawda, że za znawcę jednego, znawcę gospodarki, nagle rzeczywiście koncentruje się na cały czas na powtarzaniu tego samego, na tym, że Tusk wpuścił uchodźców i to jest jakby podstawowa kwestia, która... Czyli w tym sensie nie wiem, czy nie ma nadziei na jakąś zmianę wewnętrzną w tych ugrupowaniach, tylko że jest pewna linia przyjęta i pewnie jacyś, można powiedzieć, dziedzice tej linii nastąpią, ale oni już nie będą mieli tej pozycji, prawda, politycznej i wtedy pewnie nastąpi znowu jakieś rozczłonkowanie, tak, jakieś rozbicie, no bo Jarosław Kaczyński przetrwał podszczypywanie i Ziobry, prawda, i trochę Gowina, a wcześniej tego ugrupowania Polska jest najważniejsze, to przetrwał, tak. Platforma przetrwała Nowoczesną, tak, stworzyła koalicję, przetrwała Hołownię, tak, w związku z tym, ale tak mówię, pojawił się znowu ten lider, który wyobraźni większości elektoratu ma znaczenie, natomiast z perspektywy młodych jest dzisiaj osobą, która w żaden sposób nie budzi wciąga. Tak, nie budzi żadnych emocji, można powiedzieć. Tak? Trochę wybiegliśmy w przyszłość, wróćmy trochę do tej bliższej przyszłości, czyli 15 października. Jakby pan miał dzisiaj obstawiać, jaki z tego układ się polityczny wyłoni z tego starcia, które dziś obserwujemy. Pan by postawił jakieś pieniądze, bo przyznam szczerze, ja miałbym wątpliwości, czy straciłbym te pieniądze, bo tak rozdygotane mamy i społeczeństwo, i tą kampanię, że naprawdę trudno przewidzieć, jakie emocje będą brały górę tego 15 października. No, biorąc pod uwagę zarobki na uczelni, to postawienie każdej złotówki jest ryzykowne. Ale nie, wydaje mi się, że nie, że jakby oczywiście widać pewne ruchy, ale one są niewielkie, tak? I jak obstawić? Znaczy, wydaje się, że jakby to, co obserwujemy, że nominalnie zwycięży pewnie Prawo i Sprawiedliwość. To chyba jest pewne. Tak, tak. Co dalej, prawda? Co dalej, tak? I od tego wyniku wiele zależy, tak? Czy PiS-owi zabraknie 40 mandatów, czy na przykład zabraknie 10 mandatów, prawda? Ostatnie sondaże pokazują, że chyba się uspokoiła sytuacja trzeciej drogi, bo od tego bardzo dużo zależy, prawda? W związku z tym tutaj to wygląda, że jest to zabezpieczone, czy w miarę zabezpieczone. No rzeczywiście wszystko jakby oparte jest o wynik Konfederacji, tak? I widać z kolei, że ta taka swada, można powiedzieć, taka radość, która z nich płynęła, że tam przerastają im te punkty procentowe, spadła i widać takie, można powiedzieć, tąpnięcie. I więc to wszystko zależy na tym. Oczywiście
ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że w racji zawodu znam różnych polityków, w związku z tym rozmawiałem też z politykami Konfederacji i oni mówią, że oni sami nie wiedzą, kto się znajdzie w tym kręgu posłów ich ewentualnych, tak? W związku z tym trudno tutaj wyrokować, prawda? Wyrokować kto, jak się zachowa. Weźmy pod uwagę to, że dla wielu to jest szansa awansu ekonomicznego jednak, dostanie się do parlamentu i ja nie wiem, czy taki poseł, świeży poseł zaryzykuje, że na przykład powie, no to idźmy na kolejne wybory, tak? Nie, w tych trzech krokach konstytucyjnych nie zbudowaliśmy rządu, w związku z tym mamy wcześniejsze wybory. Nie wiem, czy będą skłonni do tego, aby to ryzykować, tak? Oczywiście ktoś mówi, i to trochę słusznie mówić oczywiście, że jeżeli demokracja polega na tym, że niejako kupuje się głosy, no to jest problem z jakością demokracji, prawda? Więc nie jest to dobre dla nas, tak? Że nie tyle jest to wprost emanacja naszego wyboru 15 października, ale że na przykład będzie brakować 5-8 posłów, których trzeba przekonać, a trzeba ich przekonać oczywiście stanowiskami, tak? Więc to z tej perspektywy nie jest dobre, ale rzeczywiście ktokolwiek nie wie. Inaczej, wiemy, kto, tak mówię, prawdopodobnie nominalnie wygra, ale jakikolwiek układ polityczny się nie stworzy w tym, no to na pewno nie będzie to okres spokoju, prawda? I trudno zakładać, że w takim modelu przetrwamy kolejne 4 lata, tak? Raczej myślę, że mamy taki trochę kurs hiszpański, może trochę włoski, czyli częstych wyborów niż tylko co 4 lata. Właśnie, bo w całej Europie trochę obserwujemy to. Wspomniał pan Hiszpanię, Włochy. To samo chyba w Bułgarii się dzieje. Czechy są też dobrym przykładem tego, że tam dynamika jest dosyć spora jednak. Polska jakoś na razie lawirowała między tym wzburzonym morzem właśnie politycznym w Europie. Ale może właśnie przychodzi moment, kiedy ta stabilność, którą w ostatnich dwóch kadencjach zapewniała większość Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej przez dwie kadencje jednak dosyć przyjazne relacje PSL-u z Platformą Obywatelską, no to dobiega końca i rzeczywiście dochodzimy do momentu, gdzie te cykle wyborcze będziemy mieli częstsze, bo i ta stabilność się skończy. Powrócimy być może do tych takich romantycznych czasów polskiej polityki z początku lat 90., gdzie tam co chwila premier się zmieniał, co chwila rząd upadał, trzeba było wybory wcześniejsze przeprowadzać. Być może to jest właśnie scenariusz na tę Polskę powyborczą. No tak, coraz bardziej egzotyczne też koalicje jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, tak? Takie, które by gwarantowały rządzenie. Oczywiście, jeśli spojrzymy nawet w nieodległą bardzo historię, ale kiedy w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrywało, to nikomu się nie wydawało możliwe, że można stworzyć rząd z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin. Okazało się, że wszystko jest możliwe. W związku z tym teraz zarzekanie się, mówienie... Oczywiście ja w jakiś sposób przychylam się do takiego myślenia, że z perspektywy Konfederacji bycie jakby permanentną opozycją niczego nie daje, tak? No bo wyborca tego nie chce, tak? Wyborca mówi, no okej, no ale jesteś w parlamencie, masz swoje przemyślenia, ale jakby nie realizujesz żadnego programu, tak? W związku z tym nie jest uzasadniony, abyś tam tylko przebywał, nie, żeby twoje tam przebywanie było finansowane, można powiedzieć, z podatków, bo ty nic poza występem w mediach nie gwarantujesz, tak? W związku z tym jest pewne, będzie jakiś rodzaj presji na zmianę, bo to nie jest tak, że oni nie chcą, czy nie mogą, czy nie powinni sprawować, czy współrządzić. Natomiast jeśli sobie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że po 15 października byłaby koalicja wszystkich przeciwko PiS-owi, tak? No bo też musimy to brać pod uwagę, tak? Natomiast jak by to funkcjonowało w praktyce, tak? Jaka byłaby zdolność właśnie koalicyjna, zdolność do reagowania na bieżące sprawy polityczne? Trudno dzisiaj wyrokować, ale wydaje się, że nie byłoby to proste, tak? Nie byłoby to proste, bo te interesy, można powiedzieć, bardzo mocno by się gdzieś blokowały wzajemnie, tak? W związku z tym tutaj jakby nie ma dobrego rozwiązania i tak jak mówię, i polaryzacja i ten rozkład głosów, szacowany rozkład głosów sugeruje, że nie będzie spokoju, tak? Nie będzie spokoju, co jest w tym sensie przerażające, bo zdaję sobie z tego sprawę, że z tego ten spokój się już dawno skończył. Natomiast czy będzie jeszcze bardziej zaogniony? Ja też gdzieś tam mówiłem oczywiście, że historycznie możemy patrzeć, że konsekwencją są jakieś rodzaje wstrząsów wewnętrznych. Oczywiście na końcu drugiej jest wojna domowa, nikt o niej nie mówi, tak? Ale trudno sobie też wyobrazić, że chociażby taką sytuację, w której musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to spoczywa na Tusku przede wszystkim, że jeżeli on wierzy w to, że stworzy rząd po wyborach, to musi wiedzieć też o tym, że będzie miał bardzo duży elektorat
ten, który przegra, tak, jakby ten rząd stojący po stronie partii rządzącej i co z nim zrobi, prawda? Co z nim zrobi? Czy powie, że go nie ma, go nie zauważy i teraz dobrze, to teraz skupmy się na młodych, zdolnych, wykształconych z dużych miast, tak, i bądźmy proeuropejscy, cieszmy się, dbajmy o przyrodę i tak dalej, i tak dalej. Zignorujmy ludzi, których potrzeby zostały rozbudzone, tak? Oczywiście nie tylko dla wielu, tak jak mówiliśmy sobie, transfery ekonomiczne są wystarczającym powodem, żeby uznać, żeby poczuli się dowartościowani, tak? Dowartościowani jako ludzie. I teraz pytanie, czy to wystarczy, tak? Czy to wystarczy? Czy wówczas Prawo i Sprawiedliwość nie uderzy właśnie w te tony, można powiedzieć, bardziej abstrakcyjne, które tę świadomość rozbudzą, ale tę świadomość, w moim przekonaniu, nie da się wówczas nią zarządzać wyłącznie przy pomocy transferów. Właśnie, no niby Tusk trochę wybiega w przyszłość, bo on mówił, że no, obiecuję wam, że już zaraz po wyborach koniec wojny polsko-polskiej. Nie wiem, czy w ogóle wierzy w to, że da się to zrobić. Wiem na pewno, że wie to także pan, wiedzą to nasi widzowie. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której, nie wiem, Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość totalnie niszczy przeciwników, oni znikają ze sceny politycznej, pospadają pod próg wyborczy. Tej sytuacji nie ma. No jakoś trzeba gdzieś tą Polskę sobie ułożyć. I teraz właśnie pytanie, czy ewentualne zwycięstwo Platformy Obywatelskiej nie skończy się jednak tym, że za chwilę Prawo i Sprawiedliwość znowu wróci. Także nawet jeżeli jakiś w miarę stabilny układ uda się zbudować, no to Platforma rzeczywiście nie będzie w stanie odpowiedzieć na te potrzeby tych ludzi. Będzie rosła presja, żeby do tych dobrych czasów Prawa i Sprawiedliwości wrócić, bo się ludziom jednak przez dłuższy czas dosyć dobrze żyło. No i to będzie taka krótkotrwałe interludium między jednymi rządami Prawa i Sprawiedliwości a drugimi. Tak, tak, oczywiście. To też muszą sobie zdawać z tego sprawę, że tak jak mówiliśmy, te rozbudzone potrzeby i to rozciągnięcie, można powiedzieć, wydatków w budżecie państwa jest problemem, z którym niekoniecznie jakby taka dość egzotyczna jednak koalicja ewentualnie rządząca byłaby sobie w stanie poradzić. I wówczas to przyjęcie właśnie na 4 lata powodowałoby, no tak, nie poradzili sobie, tak? Tamci mówili, że może dodrukowali pieniądze, ale z perspektywy statystycznego wyborcy to nieistotne. Pieniądze były, tak? Była inflacja, ale pieniądze były i to w jakiś sposób tej świadomości wystarczyło. Dlatego, że pamięć polityczna jest krótka, tak? My zapominamy o tym, co złe, ewentualnie pamiętamy o tym, co dobre, tak? W związku z tym oczywiście będzie to, ten rodzaj sytuacji. A z drugiej strony, gdyby na przykład Tusk miał poświęcić 4 lata teraz swojego politycznej aktywności na to, żeby pewne rzeczy prostować, tak? I musi ponieść określone koszty polityczne, dlatego że pewne rozwiązania byłyby bardzo niekorzystnie odbierane przez elektorat. Tak jak mówimy, dzisiaj jest w naszej świadomości, nawet ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawę, skąd pieniądze w budżecie państwa są, że jak jest potrzeba, to te pieniądze się znajdują, tak? A Tusk powie, no słuchajcie, tak jak podam przykład z własnego podwórka, Tusk zawsze wiedział, że środowiska akademickie nie wyjdą, nie będą podpalać opon, nie będą rzucać śrubami i w związku z tym zawsze mówił na zasadzie, no rozumiecie, tak, wiecie, że teraz jest trudno, bo teraz tak zamrozimy pensje, ale później już będzie dobrze, tak, w związku z tym, no jakby to znowu to środowisko siedlowie w jakiś sposób, że ktoś musi oszczędzać, no to zacznijmy od tych, którzy nie będą protestować, dajmy tym, którzy bardziej potrzebują. I to jest to, z czym on musi, z wyzwanie, jakie musi stawiać. Ja myślę, że on sobie te pytania zadaje, bo nie sądzę, że jest zbyt doświadczonym politykiem, żeby nie miał świadomości tego. No chyba, że zmienił się odbiór społeczny polityki, że chodzi o to, żeby były igrzyska, tak? Że można się bawić na przykład, nie wiem, przez 2 lata najbliższe w rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości za to, co zrobiło, tak? Za rozliczenie wszelkiego rodzaju afer, będzie widowisko i tak dalej. Natomiast oczywiście to ma krótkie nogi, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że człowiek w końcu się obejrzy. No dobrze, no pooglądałem, to już trochę mnie to reality show trochę mnie znudziło, a teraz chciałbym wiedzieć, jakie są możliwości, a tutaj one są niewielkie, tak? No i wtedy oczywiście ten opór społeczny zostanie skierowany w stronę, czy to niezadowolenie w stronę tych, którzy rządzą. Pytań będzie jeszcze mnóstwo po 15 października. Będziemy je sobie zadawać. Będziemy śledzić, co z tego układu się urodzi, a rzeczywiście dziwne rzeczy mogą się wydarzyć w naszym kraju, więc bądźmy na to przygotowani. Moim Państwa gościem był profesor Łukasz Muńczyk, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę, ale to jeszcze nie koniec. Sekundkę, bo mamy teraz program Aliny Makarczuk. Ukralina, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich również. Zwarta i gotowa, widzę. Jesteś to dzisiaj u ciebie, Alina.
Tak, porozmawiamy o wojnie, porozmawiamy z poważnymi ekspertami w tej dziedzinie, znającymi się na wojnie, komentującymi dla Państwa najbardziej, najważniejsze wydarzenia w Ukrainie. Pierwszym Państwa i moim gościem będzie były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, pułkownik Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints, później jej prezes, generał Mirosław Różański. Proszę więc, zostańcie z nami, porozmawiamy o wojnie, przyjrzymy się temu, co się dzieje na froncie. Tak jest. Zachęcam Państwa do pozostania z nami. Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Alina Makarczuk już za chwilę ze swoim programem. Ja dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Jak obiecałam, pierwszym Państwa i moim gościem będzie pułkownik Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, ekspert Fundacji StratPoints, Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju. Dzień dobry, panie pułkowniku, czy już się słyszymy? Już się widzimy. A więc powinniśmy dzień się dobry, też słyszeć. Dzień dobry, witam panią i witam wszystkich widzów i słuchaczy Super Ekspresu. Cała Polska żyje wyborami, które się zbliżają, które już za chwilę. Mam poczucie, że gdzieś tam zapominamy o wojnie, czy że mówi się o niej coraz mniej, więc cieszę się bardzo, że pan z nami dziś jest i że z panem o tym możemy porozmawiać, bo nawet w tej chwili cały czas za naszą wschodnią granicą umierają ludzie, którzy bronią własnego kraju i za wszelką cenę odbijają swoje ziemie. Panie pułkowniku, w jakim momencie wojny teraz jesteśmy? Słyszymy, że coraz więcej ataków jest na Krymie, chociażby na budynek, w którym się wcześniej w czasach pokojowych mieściło dowództwo floty czarnomorskiej. Coraz więcej też ataków na terenie Rosji, chociażby ostatni atak na bazę lotniczą w Smoleńsku. Skuteczny atak, jak twierdzi ukraiński wywiad. Media zachodnie donoszą, powołując się na przedstawicieli ukraińskiego wywiadu wojskowego, że Rosji brakuje systemów obrony przeciwlotniczej, dlatego widzimy to, co widzimy i dlatego te ataki są skuteczne. Według mnie strona ukraińska jest coraz bardziej skuteczna w wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, w tym dronów, i środków rozpoznawczych. Czy jest to słabość rosyjska? W jakimś sensie tak, ale te ataki też są spowodowane chęcią przeniesienia przy ewentualnym, przy ewidentnym braku powodzenia niestety na kierunku południowym, przeniesienia tej siły ciężkości na stronę rosyjską. Dlatego widzimy ataki na Krymie, na obiekty wojskowe i widzimy ataki w Rosji, tak aby dowództwo rosyjskie musiało na nie reagować i też przeniosło środek ciężkości właśnie na te obiekty, na te tereny. I chodzi o rozczłonkowanie też aktywności rosyjskiej. Jak to się odbija na tym, co się dzieje na południu Ukrainy? Bo ukraiński kontratak, kontrofensywa ukraińska na południu pod Zaporożem cały czas trwa, ale Ukraińcy nie dotarli jeszcze do wybrzeża Morza Azowskiego czy Morza Czarnego na południu. Nie widzimy też, nic nie zapowiada tego, w tej chwili przynajmniej, że w najbliższych tygodniach dojdą do Berdiańska czy Melitopola. Niestety tutaj spełnia się trochę czarny scenariusz braku możliwości ekonomicznych, ludzkich Ukrainy, której największym sukcesem, ja uważam obecnie, jest to, że stawia opór i walczy jak równy z równym, z o wiele potężniejszym przeciwnikiem, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że ta aktywność operacyjna leży po stronie Ukrainy. To Ukraina prowadzi ofensywę. Natomiast zasoby, zarówno w zakresie uzbrojenia, logistyki, ale także ludzkim, niestety nie stwarzają warunków powodzenia dla Ukrainy. Uważam, że niestety Ukraina prawdopodobnie nie dojdzie do Morza Azowskiego, bo nie będzie w stanie siłami, środkami, które posiada, zbudować takich silnych związków wojskowych, żeby przełamać obronę rosyjską, mało że przełamać, zabezpieczyć ten korytarz potencjalny i nie doprowadzić do jego zamknięcia. Na dziś uważam, że Ukraina nie ma takich sił i środków z wielu przyczyn. I nad tymi moglibyśmy dywagować, ale to już są, tu potrzeba więcej czasu. Więc dowództwo ukraińskie uważam zdaje sobie doskonale sprawę, że czas, jaki ma,
chce wykorzystać na zmaksymalizowanie strat po stronie rosyjskiej, może sprowokować stronę rosyjską do jakichś nieprzewidywanych działań i tym samym osłabić możliwości rosyjskiej ofensywnej, nie pozwolić na przejście do działań aktywnych, chociażby na wiosnę, bądź w międzyczasie, które przyniosłyby Rosjanom jakiekolwiek powodzenie. W związku z tym musimy nastawiać się i mieć świadomość, że ta wojna nie skończy się szybko. Jak długo potrwa, nikt na to nie odpowie, ale 2-3, może 5 lat to jest minimum, gdzie będziemy stać przed taką sytuacją. Na spotkaniu unijnych przywódców, które po raz pierwszy odbyło się w Kijowie w tym tygodniu, szefowa niemieckiego MSZ-u Annalena Baerbock w trakcie tej wizyty w Kijowie powiedziała tak. Unia Europejska wkrótce rozszerzy się od Lizbony po Ługańsk. Jak pan interpretuje te słowa? Kiedyś się mówiło od Lizbony po Władywostok. Tam już są Chińczycy, z tego co wiemy od mieszkańców. W rosyjskim Władywostoku otwierają się coraz nowsze placówki chińskie. Jest tam dużo Chińczyków. W tej chwili tutaj mówi się o Ługańsku w Ukrainie, okupowanym, przypomnę państwu, od 9 lat. Ale za Ługańskiem są też inne miejscowości. Czy pan widzi możliwość tego, że Ukraina zostanie przez Zachód w jakimś momencie zachęcona, mówiąc elegancko, do rozmów o oddaniu niektórych terenów, ponieważ jeśli okaże się, że nie jest w stanie te tereny odbić w zamian na zaproszenie do Unii Europejskiej, czy inaczej pan interpretuje te słowa tak jak właśnie to brzmi, czyli że Ukraina dojdzie do Ługańska? Ja uważam, że dojście do Ługańska i odbicie terenów dziś pozostających pod kontrolą Rosji od 2014 roku i po 2022 będzie bardzo trudne. Na dziś jest to wykonalne, więc ta zapowiedź niemiecka jest zapowiedzią polityczną. Po pierwsze, która jest skierowana do Ukrainy i do Ukraińców, która mówi tak, wasze dążenia do wstąpienia do Unii Europejskiej uważamy za słuszne. Po drugie, do władz rosyjskich prezydenta Putina. Nie zrezygnujemy z Ukrainy, nie poświęcimy jej. I po trzecie, do środowisk politycznych na Ukrainie, które muszą zrozumieć, że mogą stanąć przed koniecznością podejmowania decyzji, czy będą w stanie wziąć pod uwagę negocjacje pokojowe, a w nich jednym z elementów rezygnacja z władania na jakiś czas, na długo, bardzo długo, z terenów, które dzisiaj okupuje Rosja, z Krymem włącznie. Dziś wiemy, że taka teza postawiona przez jakiekolwiek ugrupowanie polityczne na Ukrainie byłoby jej samobójstwem. Ale polityka nie znosi próżni i tutaj pole do manewru jest otwarte. Więc ja tak odczytuję ten komunikat ze strony pani minister spraw zagranicznych Niemiec. Były minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, napisał tak. Ta wojna jest do wygrania. Putin ponosi porażkę za porażką. Rosyjska armia straciła już ponad 2,5 tysiąca czołgów, prawie 7 tysięcy wozów opancerzonych i blisko 300 żołnierzy rannymi czy zabitymi. Zwraca uwagę na to, że Zachód jest zmęczony wojną, a tak być nie może i musi się zmobilizować, żeby dokończyć to, co zaczął. Jak pan ocenia to wszystko w kontekście polsko-ukraińskich relacji ostatnio i bardzo głośnych, w mojej opinii niepotrzebnych wypowiedzi po obu stronach? Tak, sytuacja jest polityczna, jeżeli chodzi o Ukrainę, nie najlepsza, bo z jednej strony mamy jasny i wyraźny komunikat, czy to sekretarza generalnego NATO, czy chociażby ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie, gdzie niestety nie było polskiego ministra spraw zagranicznych, pana ministra Rau, że Ukraina będzie wspierana w aspekcie i politycznym, i gospodarczym, i militarnym. I tu znowu brak Polski chociażby na forum tak zwanym zbrojeniowym, mającym wspierać Ukrainę w sensie militarnym. Ale widzimy w Europie różne trendy, bo trzeba to rozpatrywać w kontekście najbardziej politycznym, gdzie mamy odnawiające się i dochodzące do władzy stronnictwa polityczne prorosyjskie, które mają retorykę antyukraińską. Jest to ewidentnie działanie i wzmaganie takich trendów przez stronę rosyjską.
Rosja na dziś uruchomiła wszystkie swoje aktywa, jakie tylko posiada. Prowadzi wojnę i mowa o operacji specjalnej jest tylko wybiegiem retorycznym. Rosja uruchomiła swoje wszystkie zasoby, w tym wywiadowcze, które mobilizują, aktywizują te siły w Europie, które sprzyjają Rosji, a nie sprzyjają Ukrainie i Unii Europejskiej. Widzimy dziś wygrane wybory na Słowacji przez partię pana premiera Fico. Widzimy retorykę przedwyborczą w naszym kraju niestety. Widzimy retorykę premiera Orbana i jego kontakty ostatnio bardzo silne, chociażby z Serbią i podpisywane umowy, które nie sprzyjają Ukrainie. I Rosja próbuje rozgrywać to w sensie politycznym, bo to polityka decyduje o tym, jak dany kraj, dany sojusz, dana struktura polityczna będzie albo nie będzie wspierała Ukrainy. Więc zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Natomiast uważam, że prognozy są niespecjalnie dobre, jeżeli chodzi o tą sferę polityczną. Tutaj nawiązując do tego, co pan powiedział, zwycięzca wyborów parlamentarnych na Słowacji, Robert Fico, powiedział ostatnio na Wiecu tak: wojnę na Ukrainie rozpoczęli faszystowscy Ukraińcy, a nie Rosjanie. To jego cytat, który jest udokumentowany, mówił tak przed tłumem. Nie lubi dziennikarzy, ten pan Fico. Nie lubi też demokracji, tak jak o niej mówi. Jest to system nie do końca precyzyjny. Mówi też, że Słowacy mają większe problemy niż Ukraińcy przez inflację i Słowacja musi utworzyć koalicję na rzecz negocjacji pokojowych między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Mamy też Węgry, mamy też zmieniającą się narrację polskiego rządu przed wyborami. Czy pan się nie obawia, że właśnie, jakie są pana obawy, patrząc na to wszystko? Moje obawy są takie, że Rosjanie zawsze, jak tylko pamięć sięga, działali na szkodę tego systemu, który mu nie sprzyjał. Więc cały czas tak działają. Próbują rozbijać wspólnoty silnych i robią tak obecnie. I te działania, efekty widzimy dzisiaj. To jest finansowanie bezpośrednie partii skrajnie konserwatywnych, nacjonalistycznych. Już nie wspomnę o pani Marine Le Pen we Francji, czy ruchy we Włoszech, w Hiszpanii, także w Polsce. Widzimy tą narrację antyukraińską, wcześniej antyszczepionkową, wcześniej polaryzującą społeczeństwa, bo to sprzyja Rosji. Trzeba to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. I tutaj ja stoję na stanowisku i zgadzam się z opinią kiedyś ministra spraw zagranicznych pana Skubiszewskiego, że Polska będzie albo zachodnia, albo będzie pod egidą Moskwy. Nie ma innej drogi. Więc musimy się dookreślić. Natomiast dzisiejsze narzędzia, możliwości docierania i kształtowania opinii społecznych są bardzo duże. W związku z powyższym kraje Europy powinny nastawić się na przeciwdziałanie dezinformacji rosyjskiej, która ma na celu rozbicie wspólnoty, ograniczenie pomocy albo zlikwidowanie pomocy dla Ukrainy i oddanie de facto Ukrainy w sferę wpływów rosyjskich. Tutaj mówił pan o tym, że warto zwracać uwagę na kontekst polityczny, dlatego wrócę jeszcze raz do tego ukraińsko-polskiego ochłodzenia w relacjach pomiędzy dyplomatami i politykami. Jest ono dość wyraźne, ponieważ Warszawa dostała zaproszenie na Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie, ale tego zaproszenia nie przyjęła. Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau powiedział, że jeśli chodzi o stosunki między Polską a Ukrainą, wchodzimy w okres dekoniunktury, a moja absencja tam po części jest tego wyrazem. Tak swoją nieobecność na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Kijowie wytłumaczył polski minister. Ukraińcy są zaniepokojeni taką postawą. Powiem też naszym widzom to, że nie do końca tam, za wschodnią granicą, ludzie wiedzą, co się dzieje, bo tam naprawdę ludzie żyją wojną i może nie śledzą tak jak my tu w pokojowej Polsce każdej wypowiedzi, każdego polityka. Więc dostaję bardzo dużo pytań o to, też od zwykłych ludzi, czasami od żołnierzy, którzy pytają, ale co się dzieje? Czy Kijów teraz jest osamotniony? Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? Jakby pan na te wszystkie pytania ukraińskim żołnierzom odpowiedział?
Trudno jest odpowiedzieć na te pytania, bo ja doskonale rozumiem, iż rzeczywistość obywateli ukraińskich jest zupełnie inną rzeczywistością. Oni walczą o przeżycie, giną codziennie. Te faktory presji są bardzo silne. Na Ukrainie naprawdę dużo się dzieje negatywnych rzeczy i gospodarczo, i politycznie, spowodowanych przez właśnie agresję rosyjską. Ludzie są mordowani przez najeźdźców rosyjskich i na granicy Polski i Ukrainy jest ściana niezrozumienia do końca tej sytuacji lub dla pożytku krótkoterminowego, politycznego, wykorzystywanie takiej sytuacji. Im dalej od granic Polski i Ukrainy, tym te nastroje się jeszcze bardziej zmieniają, bo to nie dotyczy tych ludzi. Natomiast absolutnie nie można zwolnić polityków z pełnej świadomości sytuacji. Więc ja uważam postępowanie mojego rządu, polskiego rządu, za najdelikatniej mówiąc idiotyczne albo najgorzej cyniczne. Przyszłość relacji Polski i Ukrainy powinna być budowana dziś. Jeżeli Polska dziś nie zadba o poprawne relacje z Ukrainą przy wszystkich plusach i minusach i uwarunkowaniach, które dzisiaj widzimy, to wypadniemy z głównego obiegu, nie będziemy nic znaczyć w tych kontaktach, a Ukraina będzie szukała sojuszników gdzieś indziej. To już dziś zaczyna się dziać. Więc to, jak zachowamy się dzisiaj, będzie nam procentowało pozytywnie albo negatywnie w najbliższej przyszłości. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg próbuje łagodzić napięcia powstające pomiędzy ukraińskim a polskim rządem, bo to, proszę Państwa, tak warto nazwać, ponieważ narody narodami, rządy rządami. Powiedział, że jest przekonany, iż Polska będzie nadal dostarczać pomoc wojskową Ukrainie mimo nieporozumień między Warszawą a Kijowem. Stwierdził również, że obydwa kraje, na zdrowie, znajdą sposób na rozwiązanie tych problemów. Również przypomnę, że w tym tygodniu Stoltenberg odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, prawdopodobnie, żeby pokazać, że Stany Zjednoczone cały czas są po stronie ukraińskiej, bo tam się również dużo dzieje. Kongres USA wycofał z budżetu 6 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Joe Biden, dyplomaci europejscy i też ukraińscy politycy, którzy starają się cały czas uspokajać naród, mówią, że to jedynie incydent bez znaczenia, ale zmęczenie solidarnością z napadniętym krajem staje się faktem. Jak pan odbiera te wszystkie doniesienia z Waszyngtonu i to, co w tym kontekście się dzieje ostatnio? Tak, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że takie procesy, jak toczą się polityczne w Europie, toczą się też na Ukrainie, bo nie możemy o tym zapominać, że ta sytuacja presji politycznej w Ukrainie jest jeszcze większa. Tych stronnic, jak pani doskonale wie, jest wiele i każda sytuacja jest też politycznie, czy może być wykorzystywana. Natomiast takie oddziaływania, w tym rosyjskie, jakie widzimy na społeczeństwa i sferę polityczną w Europie, mamy w Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy, jak działał przed wojną na Ukrainie w sferze bezpieczeństwa prezydent Trump, jakie wygłasza dzisiaj tezy w tym kontekście i jak reagują republikanie. Aczkolwiek ten głos republikanów nie jest jednoznaczny, bo ostatnio jeden z senatorów republikańskich wypowiedział się jasno i wyraźnie, że przegrana Ukrainy, zwycięstwo Rosji oznacza poświęcenie Tajwanu, bo konflikt, wojna i inwazja Rosji na Ukrainę oznacza zmianę układu sił i ruszenie kół zamachowych polityki światowej. Rosja spada z piedestału największego mocarstwa, przeciwnika systemu demokratycznego i Stanów Zjednoczonych i na to miejsce wskakują Chiny, które mają własne interesy i wykorzystują ten konflikt na zbudowanie swojej pozycji. Więc tych przyczyn jest więcej. Widzieliśmy, że Rosja wpływała już na rezultat wyborów w Stanach Zjednoczonych, na którym skorzystał i został wybrany prezydent Trump, więc będzie dalej się wtrącać i próbować kształtować tą scenę polityczną na własną korzyść. Musimy mieć tego świadomość. Ja uważam, że wojna z Rosją w cyberprzestrzeni toczy się od około 10 lat. Wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, dziś to widzimy jasno i wyraźnie. I trzeba podjąć środki zaradcze, bo inaczej ta sytuacja będzie dla nas bardzo niekorzystna.
A pan jako wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, to bardzo ciekawa jestem pana zdania, uważa, że Polacy są podatni na rosyjską propagandę w większości, czy nie? Jak to wygląda? Bo pamiętam, jak tu w tym studiu siedział kilka tygodni temu wybitny człowiek, Damian Duda, medyk, prezes fundacji, która ratuje Ukraińców, ukraińskich żołnierzy na froncie, który został ostatnio w Lublinie nagrodzony, wyróżniony przez prezydenta Zełenskiego, który przez Polskę wracał do Kijowa. I on mówił tak, co mnie wówczas przeraziło, że on pojechał pierwszy raz na Ukrainę w 2014 roku, żeby rzeczywiście się przekonać, że tam nie ma nazistów, bo on kiedyś wierzył w rosyjską propagandę. Człowiek, który sprawdził na własne oczy, jak to wygląda, który dużo czytał z tych informacji wtedy różnych rzeczy o Ukraińcach, jakich też dziś można się dowiedzieć. Pytanie brzmi, na ile to jest mocne, na ile to jest też przez takie ugrupowanie polityczne jak Konfederacja w Polsce podsycane, bo ja na ulicach słyszę coraz więcej takich niepokojących fraz, niepokojących rozmów, gdzieś w sklepach, jakichś okrzyków, sytuacji takich jak w Gdańsku, kiedy ukraiński taksówkarz Ubera mało nie został napadnięty, dobrze, że miał gaz i się obronił, ale to są... I ci ludzie, wszyscy atakujący, mówią językiem właśnie takiej nienawiści do innych ludzi. Tak? Nieważne, czy to jest miałam poczucie, że nieważne jest, czy ktoś taki jest Ukraińcem, czy nie, ale te wszystkie frazesy już słyszeliśmy na wiecach niektórych ugrupowań prawicowych we Francji, w Niemczech i niestety też w Polsce. Tak, ta propaganda rosyjska działa i ona działa dość skutecznie, bo wpłynęła bardzo mocno na Brexit, czyli wyrwanie z Unii Europejskiej jednego z członków, wpłynęła na wybory w Stanach Zjednoczonych i wpływa na sytuację polityczną w Europie, czyli na potencjalnych przeciwników Rosji, przynajmniej niesympatyków i zwolenników pomocy Ukrainie w zakresie też propagandowym, korupcyjnym. Każdym. Rosja nie zawaha się przed użyciem jakichkolwiek narzędzi destrukcyjnych dla swoich potencjalnych przeciwników. Pamiętamy, że od długiego czasu działają tak zwane farmy troli założone przez nieżyjącego już chociażby Prigozina, słynna Internet Research Agency z Petersburga. Tak, to działa i działa tym bardziej skutecznie i mówię to z własnego zawodowego doświadczenia, im mniej skuteczne są narzędzia przeciwdziałające dezinformacji w poszczególnych krajach czy strukturach. I NATO, i Unii Europejskiej, i w poszczególnych krajach dziś wspierający Ukrainę. Musimy mieć tego świadomość. Widzieliśmy te działania, widzieliśmy kolejki na stacjach benzynowych, widzimy nastroje zmieniające się społeczne, bo dziś narzędzia, cybernarzędzia dostępowe do każdego obywatela działają bezpośrednio. Każdy z nas posiada, upraszczając, smartfon, czyli to okienko, przez które można bezpośrednio dotrzeć i kształtować opinie i nastroje. Nie wszystkich, ale w o wiele większym stopniu niż to działo się kiedyś. Kiedyś, 100-200 lat temu, o wojnie chociażby krymskiej i klęsce wojsk brytyjskich, Brytyjczycy dowiedzieli się miesiąc po tym fakcie. Dziś widzimy transmisję online z pola walki. Dziś widzimy bezpośrednie oddziaływanie wielu grup celowo dedykowanych do kształtowania konkretnej opinii. I te konkretne opinie właśnie tak kształtują nasze spojrzenie na konflikt ukraiński, na konflikt na Ukrainie i do tego jeszcze podsycane przez Rosjan nastroje tych sił politycznych, które także biorą w tym niestety udział z przyczyn i powodów cynicznych bieżącej działalności politycznej. To jest korupcja polityczna, widzimy ugrupowania Vox i nie tylko w Europie, widzimy, tak jak pani wspomniała, chociażby narrację skrajną Konfederacji czy innych ugrupowań politycznych i nie tylko w Polsce. Tak, to jest ten trend, któremu trzeba się przeciwstawić, bo jeżeli się temu nie przeciwstawimy, to te efekty będą tym większe i tym bardziej szkodliwe.
I tu postawmy kropkę. Bardzo panu dziękuję. Państwa i moim gościem był pułkownik Maciej Matysiak, były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a już jest z nami i za chwilkę się łączymy z generałem Mirosławem Różańskim. Zostańcie więc z nami. Wracamy po wzruszającym filmie z frontu, a z nami już jest generał Mirosław Różański, generał rezerwy, kandydat do Senatu, człowiek, który jest prezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, która dyskutuje o kwestiach istotnych dla bezpieczeństwa Polski, a fundacja ta pomaga również rodzinom zmarłych na misjach i ich bliskim, a od ubiegłego roku wspiera także obrońców Ukrainy. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Generał Pacek w tym tygodniu powiedział tak: wojna się zapowiada na kilka lat jeszcze, ale teraz Ukraina jest w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, demograficznej i jeszcze dochodzą te problemy z zachodnim wsparciem. Czy pan się tym zgadza i w jakiej tak naprawdę sytuacji dziś według pana jest Kijów? Oczywiście każdy ekspert ma prawo do wyrażania swojej opinii. Ja pamiętam takie wypowiedzi sprzed kilku miesięcy, sam należałem do tego grona, wskazujących, że wojna pod względem militarnym ma szansę zakończyć się w tym roku. Oczywiście zawsze jest tak, że każda tego typu opinia jest później weryfikowana przez rzeczywistość. I dzisiaj muszę powiedzieć, na te kilka miesięcy przed końcem 2023, że niestety, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten konflikt o charakterze zbrojnym będzie się toczył jeszcze w przyszłym roku. Natomiast są takie aspekty, które myślę, że warto zaznaczyć. To znaczy, co jest przyczyną tego, że ówcześnie były tak optymistyczne spojrzenia. Ja należałem, powtórzę jeszcze raz, do takich osób, które wskazywały. A dlaczego tak się nie dzieje? Więc w moim przekonaniu, jeżeli bym spojrzał na to jako wojskowy, bo od kilku miesięcy wskazywałem, że ten główny kierunek kontrofensywy to powinien być kierunek południowy, czyli kwestia odbicia Krymu ze względu na jego znaczenie. Natomiast dowódcy ukraińscy podjęli decyzję taką, iż prowadzą te działania tak naprawdę na dwóch takich zasadniczych kierunkach, czyli południowy i ten wschodni, z Bachmutem już przez wszystkich znanym. I myślę, że takie to rozciągnięcie jednak tego frontu kontrofensywy może skutkować właśnie tym, że ona nie przebiega tak, jak oczekiwali obserwatorzy tej wojny. I drugi aspekt związany ze wsparciem dla Ukrainy. To już nieraz było dyskutowanym, że niejednokrotnie z taką pewną inercją czy opóźnieniem były dostarczane systemy uzbrojenia, o które Ukraińcy prosili dużo wcześniej. I myślę, że tutaj kluczowym, jeżeli nie najważniejszym, było to, że Ukraina zbyt późno dostała i dostaje systemy rakietowe dalekiego zasięgu. Także
Opisując ten stan rzeczy, jaki jest obecny, chcę wskazać, że jednak myślę, najważniejszy sojusznik Ukrainy, czyli Stany Zjednoczone, które mają w perspektywie 2024 wybory prezydenckie, mimo różnych komunikatów, które docierają do nas za Atlantyku, to będą starać się tak wesprzeć Ukrainę, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. I nie za kilka lat, tylko oby to się stało w przyszłym roku. I ja tak przewiduję tutaj to działanie, bo niepowodzenia na froncie ukraińskim będą miały wpływ, jak będzie się kształtowała polityka i polityka wyborcza w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. A Stany Zjednoczone zainwestowały, w cudzysłowie oczywiście, ale przekazały gigantyczne wsparcie i finansowe, i militarne. I myślę, że tutaj zbyt wielki jest to wysiłek też właśnie wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, aby tak łatwo pogodzić się z tym, że ta wojna miałaby trwać dłużej. Bo im będzie trwała dłużej, to właśnie to wsparcie państw zachodnich nie tylko pod względem politycznym będzie się, że tak powiem, wyczerpywało, tylko zasoby, jeżeli chodzi o uzbrojenie i amunicję, są oczywiście nie bez końca. I to trzeba mieć na uwadze. Panie generale, co się dzieje dziś na Krymie? Bo tak jak pan słusznie powiedział, rok temu wszyscy eksperci, z którymi rozmawiałam, i pan generał Pacek, pan generał Skrzypczak, ale również pan, byliśmy bardziej wszyscy optymistyczni, bo takie, a nie inne były też powodzenia ukraińskiej armii na froncie. Wtedy był Charków, udana ofensywa pod Kupiańskiem, na kierunku charkowskim, na kierunku chersońskim. 11 listopada, za chwilę będzie już rocznica odbity Chersoń i jakoś mam poczucie, że zapominamy czasami o tym, co się wtedy działo. Teraz oczywiście ta kontrofensywa wygląda inaczej, zupełnie inaczej. Rosjanie zdążyli się okopać, sprzęt docierał tak, jak docierał, ale na przykład były minister obrony, przepraszam, Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, jest nadal optymistyczny, ocenia bardzo dobrze powodzenie ukraińskich wojsk na froncie i mówisz, że jesteśmy teraz świadkami początku historycznej bitwy o Krym. Tutaj wymienia szereg ataków, chociażby na Dżankoj, bazę w Sewastopolu, czy budynek dowództwa floty czarnomorskiej rosyjskiej. Ukraina atakuje nie tylko dronami, ale również rakietami brytyjskimi, Storm Shadow, więc tutaj może stąd takie zainteresowanie też byłego ministra Wielkiej Brytanii, bo widzi, jak te rakiety się sprawdzają gdzieś na Krymie. Czy pan uważa, że jesteśmy świadkami, cytując Wallace'a, początku historycznej bitwy o Krym? Znaczy, opinia byłego ministra obrony Wielkiej Brytanii wpisuje się też w takie spojrzenie, które ja przedstawiam od kilku miesięcy, że tym głównym celem o charakterze celu strategicznego jest Krym. I te operacje też i wojsk specjalnych Ukrainy, o nich też pamiętajmy, no wskazują, że tak to się wszystko odbywa. O znaczeniu Krymu mówiliśmy już wielokrotnie, pod względem militarnym, pod względem gospodarczym, to jest zabezpieczenie tego okna na świat dla Ukrainy. Jeżeli jeszcze byłoby prawdą, że Stany Zjednoczone zdecydują się, żeby przekazać rakiety ATACMS dla systemów HIMARS, to tak, to będziemy świadkiem tego, że rozpocznie się walka o odzyskanie Krymu. Ta walka jest może trochę odmienną od tej, którą niektórzy oczekują, że to będzie taki frontalny atak i wojska lądowe będą w pierwszej kolejności zdobywały Krym. Myślę, że ta sposób działania polegający na tym, że jest niszczone zaplecze, niszczone są ośrodki dowodzenia. Oczywiście Krym to też jest marynarka wojenna Rosji, która jest nękana przez te uderzenia właśnie systemami rakietowymi. I to się będzie działo. Także myślę, że ten kierunek południowy będzie tym kierunkiem zasadniczym, o którym już mówiłem wcześniej, a wsparcie, jeszcze raz powtórzę, tymi systemami dalekiego zasięgu umożliwi przede wszystkim armii ukraińskiej niszczenie newralgicznych elementów
ugrupowania wojsk rosyjskich na terenie Krymu. I co dla mnie jest niezwykle istotne, liczę, że również zostanie, że tak powiem, przerwany ten element związany z zaopatrywaniem wojsk rosyjskich drogą lądową, czyli wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego. To jest jeden z elementów kluczowych, który pozwoli, żeby wojska rosyjskie nie były zaopatrywane, bo ten most na Ciśnienie Kapczeńskiej, to już wiemy o tym, że może być zniszczony i takie możliwości Ukraina posiada. Tak, walka o Krym będzie tym, co będziemy obserwowali i liczę, że ona będzie kluczowa dla całej wojny. Panie generale, pana o to zdanie zapytam, bo pytam wszystkich generałów, z którymi rozmawiam. Czy pana zdaniem Ukraińcy w tym roku albo w najbliższych miesiącach są w stanie odbić i dojść do Melitopola i Berdziańska i posunąć się dalej na południu? Bo pamiętam taki moment, kiedy generał Skrzypczak rok temu, miesiąc przed uwolnieniem Chersonia, mówił: Ukraińcy nie zdobędą Chersonia na pewno w tym roku, to jest niemożliwe. Wszystko wówczas na to wskazywało. Natomiast wiele razy, chyba pan się tutaj zgodzi, ta armia jednak nas wszystkich zaskakiwała, bo gdzieś w tle były działania, o których po prostu nie wiedzieliśmy. Oczywiście tak, bo pamiętajmy też, że wojna informacyjna, która jest prowadzona, ona ma miejsce i akurat w tym względzie Ukraina absolutnie dominuje nad Rosją i te informacje przekazuje, które są w danym momencie już możliwym do przekazania. Ja jestem optymistą i chyba jeżeli się nie chciałbym tutaj w tej chwili licytować z moimi kolegami generałami, którzy przedstawiali może takie mniej, że tak powiem, pozytywne opinie, ale wojna się toczy i dzisiaj trzeba powiedzieć wprost, że ta wojna toczy się z sukcesami armii ukraińskiej. Tego nie można, że tak powiem, negować, bo te wszystkie zdarzenia, o których pani mówiła, miały miejsce. Cherson, oczywiście Charków, kierunek ten wschodni. Więc myślę, że tutaj to, co się dzieje i te informacje dotyczące tych takich selektywnych uderzeń na Krym dają podstawy do tego, żeby mówić o tym, zresztą przed chwilą powiedziałem, że kwestia dotycząca posunięcia się na południe i przerwania tej drogi lądowej, tego połączenia między Krymem a Rosją kontynentalną jest kluczowe. I to akurat uważam, że jest możliwe do zrealizowania jeszcze w tym roku, że ta droga zostanie odcięta, a wojska ukraińskie będą mogły, że tak powiem, być na wybrzeżu Morza Azowskiego. W jakiej kondycji według pana jest dziś armia rosyjska? Bo to, że zmęczenie jest obecne w ukraińskiej armii, która walczy od ponad półtora roku, to jest jasne, ale Rosjanie się nie wycofują. Ustawiają zęby smoka, robią od miesięcy okopy. Nic nie wskazuje na to, że masowo będą się oddawać do niewoli, chociaż ukraiński wywiad takie informacje w świat również wypuszcza. Nie ma tego na masową skalę. Są zdeterminowani, żeby walczyć. Są lepiej wyposażeni. Wyciągnęli wnioski z poprzednich ukraińskich kontrataków. Pamiętamy wszyscy te rezerwy, te odwody, które Rosja rzuciła pod Kupiańskim. Tam się mówiło, niektórzy mówili o 100 tysiącach żołnierzy. Dziś wiemy, że część z nich została skoncentrowana w Bachmucie na wschodzie Ukrainy, w obwodzie donieckim. Ponad 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy tam jest, według rzecznika wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy Ilja Jewlasza. Szturm miasta, jak on twierdzi, wiązałby się z bardzo wysoką ceną i Ukraina nie może sobie dziś pozwolić na tak wysokie straty w ludziach. Znaczy, pamiętajmy, że tutaj zestawienie takie użyje biblijne Dawida z Goliatem, jeżeli chodzi o potencjał Ukrainy i potencjał Rosji, która też prowadzi taką politykę za wszelką cenę prowadzenia tych działań zbrojnych, nie patrząc na wysokie ofiary, które są ponoszone przez żołnierzy rosyjskich. I Rosja ma dalej potencjał taki, że może w sposób oficjalny czy nie powoływać kolejnych żołnierzy, będzie ich wysyłała na ten front ukraiński.
Powtórę, pamiętajmy, że Rosja nie dysponowała tylko i wyłącznie tymi siłami zbrojnymi, które były na początku tej wojny w 2022 roku. I teraz są przesuwane jednostki, które były rozmieszczone w różnych częściach Rosji. Także tutaj to należy pamiętać. Rosja też nie jest krajem, jak się okazuje, zupełnie, że tak powiem, jakby odizolowanym. Wszyscy spoglądają na najważniejszego sojusznika, czyli Chiny, ale pamiętajmy, że z Iranem w dalszym ciągu są relacje. Ta ostatnia wizyta przywódcy Korei Północnej i spotkanie z Putinem to też nie była kwestia tylko i wyłącznie gospodarcza, tylko na pewno uzgadniano kwestię dostarczenia broni. Więc ta masowość armii rosyjskiej nie jest bez znaczenia dla przebiegu tej wojny. Polityka, tak jak powiedziałem, związana z tym, że Rosjanie absolutnie nie liczą się z tym, ile stracą jeszcze dziesiątek tysięcy żołnierzy, to też ma znaczenie. Każdy racjonalnie myślący przywódca kraju by raczej dążył do tego, aby oszczędzić swoich żołnierzy, którzy masowo giną. Putin tego nie robi. Także kondycja armii rosyjskiej, ona jest funkcją czy pochodną tego potencjału, jakim dysponuje Rosja. I jeżeli tutaj nie będzie sytuacji takiej, w której Zachód będzie dostarczał bardziej wysublimowane systemy, które będą jednak niszczyły to zaplecze militarne Rosji, to ta wojna będzie mogła trwać jeszcze i w przyszłym roku. Ale trzeba powiedzieć wprost, że armia rosyjska w wymiarze takim od początku prowadzenia wojny ponosi klęski i nie może przypisać sobie jakiegokolwiek sukcesu o charakterze militarnym. Najwyższy czas, żeby tę wojnę przegrała. Były minister obrony Wielkiej Brytanii, cytowany przez nas już dziś, twierdzi, że każdy rosyjski dowódca, który wchodził na Ukrainę na początku tej wojny, już nie żyje. Rosja albo nie bierze udziału w walkach, bo został z jakichś powodów z frontu zabrany czy ranny. Wiemy też, że jest ogromny problem z dowódcami ukraińskimi, bo z sygnałów, jakie się z frontu donoszą, po pierwsze są straty wśród ukraińskich dowódców, po drugie dowódcy są mocno zdeterminowani i często podejmują decyzje, które kosztują zbyt wiele, więc żołnierze sami bardzo często podejmują decyzje, czy gdzieś idą, czy nie, szacując możliwe ryzyka, uwzględniając możliwe straty i tak dalej. Czy myśli pan, że takie, a nie inne zachowanie czy sygnały z frontu mogą świadczyć o tym, że dowódcy ukraińscy czują presję od Zachodu czy z Kijowa, że muszą odbić kolejne wzgórze, muszą do jutra odtrąbić kolejny sukces, coś przynieść, czy nie? Czy to jest spowodowane tym, że... Na to wszystko też ma wpływ ta niszcząca, niestety strategia Rosji polegająca na tym, że są wykonywane te uderzenia rakietowe praktycznie na terenie całej Ukrainy. Jeżeli walczący żołnierze mają świadomość, czy dochodzi do nich informacja, że ich rodzinna miejscowość, ich rodziny są dane tymi uderzeniami rakietowymi, to myślę, że powoduje taką złość i determinację dowódców, a i samych żołnierzy, którzy podejmują niejednokrotnie ryzyko. Myślę, że na tego typu ocenę pani redaktor jest zbyt wcześnie, bo nie można żołnierzom odbierać woli walki. Nie można ich krytykować za to, że chcą wyzwolić swoją ojczyznę. Chcą ratować swój naród. Natomiast kwestia, w jaki sposób dowódcy zarządzają polem walki, to jest rzecz oczywiście do dyskusji. Ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Gdybym ja był doradcą na przykład dowódców ukraińskich, to jednak ja bym sugerował, żeby główny wysiłek był skupiony, ten ofensywny, na kierunku południowym, a ten kierunek wschodni bym, że tak powiem, zadedykował, żeby on był taki pasywny, czyli żeby blokować tylko Rosjan, żeby tam stamtąd nie były przesuwane jednostki wojskowe. Ale to jest sztuka operacyjna, która
no jest konsekwencją pewnej wyobraźni przestrzennej dowódców, tych też najważniejszych. Myślę tutaj o generale Załużnym, którego podziwiam za sposób prowadzenia tej walki zbrojnej. Ale ta determinacja żołnierzy, tak jak pani ten temat wywołała, mówiłem wcześniej, ona myślę, że też jest spowodowana właśnie tym, że oni są świadomi tego, że ta wojna już długo trwa, że naród ukraiński cierpi, że giną też osoby cywilne i to powoduje taką właśnie złość i może tą nadmierną, że tak powiem, chęć zakończenia tej wojny jak najszybciej. No pamiętamy takie zdarzenie, kiedy po dostarczeniu sprzętu tego zachodniego była sytuacja, gdzie w krótkim okresie czasu Ukraińcy ponieśli duże straty w tym sprzęcie zachodnim. Może ta nadmierna jakaś wiara w to, że jeżeli ten sprzęt z zachodu jest taki jakiś niezniszczalny, powodowała, że tutaj ta wyobraźnia dowódców może tak lekko została, że tak powiem, spowodowana tym, że dysponują super sprzętem, a nawet najlepszy sprzęt musi być dobrze używany, a tam w pewnych momentach chyba tego zabrakło. Panie generale, chciałam też zapytać o pana zdanie na temat ukraińskich działań na terenie Rosji, nie tylko terenów okupowanych. Zachodnie media piszą o tym, że Rosji brakuje obrony przeciwlotniczej i właśnie jej szuka i chce kupić w wielkich ilościach na Bliskim Wschodzie. Widzieliśmy skuteczne ataki, chociażby ostatni w Smoleńsku, gdzie ukraiński wywiad wojskowy donosi, że po ataku dronów w Smoleńsku, który był wymierzony w fabrykę produkcji rakiet, które później leciały w ukraińskie miasta, zostały urażone wszystkie cele. Czytamy również, The Guardian donosi, że Kijów zwrócił się do swoich zachodnich sojuszników z pytaniem o pozwolenie na atak na miejsca produkcji dronów w Rosji, Iranie i Syrii, tam gdzie są produkowane drony do użycia później w Ukrainie. Krytycy na Zachodzie, niektórzy generałowie nawet twierdzą, że Ukraina powinna się skupić na swoim terenie, nie eskalować tej wojny i tak dalej. Natomiast z drugiej strony widzimy, że im więcej rakiet na terenie Rosji Ukraińcy zlikwidują, tym mniej rakiet przyleci później w jakiś ukraiński dom czy miasto. Znaczy, powiem w ten sposób. Najlepszą obroną jest atak. To jest taka może już mocno nadużyta fraza, ale jestem jej zwolennikiem. Jeżeli Rosja używa systemów rakietowych, które nie są rozmieszczone na terenie Ukrainy, tak jak chociażby systemy Kalibr wystrzeliwane z okrętów, czy to podwodnych, czy nawodnych, czy jeżeli to są systemy typu Kinżał czy rakiety SH na przykład 110 i one są wystrzeliwane przez lotnictwo strategiczne, które bazuje na głębokim zapleczu w stosunku do linii frontu czy granicy ukraińsko-rosyjskiej, to ja jestem zwolennikiem tego, że te wszystkie nosiciele, czyli te wszystkie systemy, które wystrzeliwują te rakiety, powinny znaleźć się w zasięgu oddziaływania Ukrainy i Ukraina ma prawo niszczyć tego typu infrastrukturę. Oczywiście nie zachęcałbym do tego, aby Ukraina eskalowała tą wojnę poprzez na przykład uderzenia, tak jak pani powiedziała, na teren Iranu czy Syrii, ale w stosunku do agresora, jakim jest Rosja, tutaj bym się nie wahał. I bym właśnie rekomendował, żeby szczególnie oczywiście infrastruktura wojskowa Rosji mogła być niszczona. I co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, bo to trochę nie może być tak, że Ukraina by tylko i wyłącznie była skazana na oddziaływanie na Rosjan, którzy są na terenie zajętym przez Ukrainę, a mówiąc kolokwialnie, wyrzutnie rakietowe, lotnictwo by oddziaływało na Ukraińców, na armię ukraińską i tak naprawdę na całe społeczeństwo z terenu Rosji. Także tutaj nie można mówić o tym, że tego typu działania, które miałyby, krótko mówiąc, zniszczyć tego atakującego przeciwnika, byłyby kwestią eskalacji wojny. Wojnę wywołała Rosja i Rosja musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji właśnie też na terenie własnego terytorium
jeżeli chodzi o infrastrukturę wojskową czy zakłady, które produkują na rzecz armii ukraińskiej. Co do tego nie mam wątpliwości. Panie generale, na koniec już naszej rozmowy pytanie polityczne, bo nie zajmuje się pan tylko wojskiem i obronnością, ale też od niedawna polityką. Jest pan w trzeciej drodze, kandyduje pan do Senatu i chciałam pana zapytać o to ochłodzenie w polsko-ukraińskich relacjach. Zawsze mówię, że narody to narody, rządy to rządy, dyplomaci po obu stronach popełnili sporo błędów, to pamiętamy też, co się wydarzyło pomiędzy prezydentami obu krajów na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie nie doszło do spotkania. Teraz mamy z ostatniego tygodnia kolejną aferę rozdmuchiwaną przez rosyjskie media, że spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej po raz pierwszy odbyło się w Kijowie, a polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau był nieobecny. On sam stwierdził, że jego nieobecność była wyrazem właśnie tego ochłodzenia w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą. Niektórzy mówią, że był chory. Był tam podsekretarz stanu w polskim MSZ Wojciech Gerwel, ale jednak ministra nie było. Jak się to wszystko odbija na tym, co rzeczywiście się dzieje pomiędzy naszymi państwami? Bo z drugiej strony czytamy o leopardach pierwszych w Polsce wyremontowanych, o kolejnej grupie medyków, która jedzie ratować ukraińskich rannych żołnierzy, o kolejnym sprzęcie, kontraktach, które były zawarte na ten sprzęt, który już tam jedzie. A tutaj takie nieodpowiedzialne i często ostre wypowiedzi polityków. Jakie relacje chciałby pan widzieć pomiędzy naszymi krajami w tak trudnym czasie? Może zacznę od takiej drobnej rzeczy, pani redaktor. Moja fundacja będzie dalej pomagała naszym przyjaciołom z Ukrainy bez względu na to, jaka narracja będzie prowadzona przez polityków obecnie rządzących. Pamiętajmy o tym, że relacje i ta trudna historia między Polską a Ukrainą a Polską wymagała dużej dyskusji i zbliżenia jako sąsiadów. No, muszę to powiedzieć, bo to jest taka szorstka może ocena, ale ta wojna zbliżyła nasze społeczeństwa, zbliżyła nasze narody. Wszystkie te gesty, które obserwowaliśmy pana prezydenta Dudy, polityków polskich, którzy tak często jeździli do Kijowa wspólnie z panem prezydentem Zełenskim, robili zdjęcia, deklarowali tą daleko idącą przyjaźń. Teraz się okazuje, że to wszystko jest niweczone, bo inaczej tego nie mogę powiedzieć. Jeżeli pani redaktor, byśmy sobie tak naprawdę uzmysłowili, że Polska wiedziała o wojnie już od listopada 2021, wtedy Stany Zjednoczone tutaj wysłały swojego przedstawiciela i rząd polski został o tym poinformowany. Więc w moim przekonaniu rządzący, gdyby byli odpowiedzialnymi, to by się przygotowali na kilka takich tych wyzwań. Jeden, ten migracyjny, z którym się zderzyliśmy, został przez świat odebrany bardzo pozytywnie, ale tak naprawdę to społeczeństwo zareagowało tak pozytywnie. Zaczęło się od tego kryzysu zbożowego i uważam, że tutaj jednak polskie władze nie zdały egzaminu, jak się przygotować do tego, żeby w sposób naprawdę niegodny handlarze zbożem wykorzystali tą sytuację i doprowadzili do kryzysu między, krótko mówiąc, rolnikami polskimi, a dostawcami z Ukrainy. I za to odpowiada rząd. A ostatnie te gesty, które obserwujemy, które tak naprawdę spowodowały, że chyba rządzący politycy uzmysłowili sobie, że te nastroje takie antyukraińskie można wykorzystać do tego, żeby przyciągnąć kolejnych elektorów, kolejnych wyborców do swojej partii, spowodowały to, że mamy sytuację taką, że minister na przykład spraw zagranicznych sam podejmuje decyzję, że nie weźmie udziału w forum, które się odbywa w Kijowie wszystkich, krótko mówiąc, ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. To jest absolutny skandal, bo mogły być najbardziej złożone relacje, ale w tego typu przedsięwzięciach należy uczestniczyć. Odnoszę wrażenie, pani redaktor, tak puentując, że dzisiejsi odpowiadający za nasz kraj patrzą tylko i wyłącznie przez pryzmat 15 października, a nie myślą o perspektywie relacji polsko-ukraińskich. Bo
te relacje są gwarancją naszego bezpieczeństwa i tutaj nie powinniśmy o tym nie zapominać. Powinniśmy myśleć w perspektywie najbliższej dekady, jak poukładać te relacje. No, jeżeli jeszcze doszło do tego, że nie wzięliśmy udziału w tym forum przemysłu obronnego, które zostało zorganizowane w Kijowie, no to już jest dla mnie absolutny skandal, bo to znaczy się jakby wycofujemy z możliwości współpracy o charakterze przemysłowo-obronnym. No, nikt rozsądny nie zrezygnowałby z takiej możliwości, więc reasumując, pani redaktor, liczę na to, że 15 października polskie społeczeństwo jednak wskaże tych, którzy w sposób odpowiedzialny będą prowadzili politykę, w tym politykę zagraniczną, polegającą na budowaniu dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami, a w tym szczególnie z Ukrainą, która dzisiaj doświadcza tej tragicznej wojny wywołanej w sposób nieuzasadniony przez Rosję. Z Kijowem, z Berlinem, z Brukselą wiele jest do naprawienia, a ja tylko kończąc powiem, że ostatnio jak rozmawiałam na temat tego ochłodzenia polsko-ukraińskiego z osobą z ukraińskiego MSZ-u, którego nazwiska nie wymienię, usłyszałam bardzo piękne zdanie, które chciałabym Państwu przytoczyć. Nigdzie nie ma takich emocji tam, gdzie nie ma miłości. Może zbyt głośne i poetyckie, ale bardzo pięknie pokazuje to, co się między naszymi narodami dzieje. Ja mam do Państwa tylko apel, żeby sprawdzać wszystkie informacje, nie wierzyć wszystkiemu, co się ogląda i czyta, pamiętać, że czuwa nad każdym kryzysem zawsze rosyjska propaganda, która to wszystko podkręca. I bądźmy do siebie milsi, bądźmy do siebie spokojniejsi, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi wykonującymi najprzeróżniejsze zawody i walczącymi o lepszy świat. Bardzo panu dziękuję. Państwa i moim gościem był generał, kandydat do Senatu, generał rezerwy, prezes Fundacji StratPoints Mirosław Różański. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za uwagę, że dotrwaliście do końca, że wybory wyborami, a wojna wojną, że Was wciąż ten temat porusza, interesuje, że chcecie o tym słuchać i te nasze programy oglądać. Subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie, że ten wojenny program o Ukrainie możecie oglądać co wtorek o 11:00. Do zobaczenia.